Nie przez nas, tylko przez nas, tylko przez Rosjan. Ale Danek obiecali podział. Słuchajcie, no cała historia to jest jedna wielka hecka. Bo nawet ta osoba, która powiedziała, że złoty pociąg to jest złoty pociąg, czyli główny konserwator zabytków, wycofał się z tego określenia, że użył określenia, że jest owszem jakiś pociąg, ale nie złoty. A my żeśmy upuścili po prostu taki materiał, gdzie użył określenia, tak, potwierdzam, i ty nie złotego pociągu. Powiedział, że to tylko był lapsus słowny i to była nadinterpretacja całego społeczeństwa. Wszyscy go źle zrozumieli. Czyli typowa prowokacja polityczna. Tak jak zawsze ona się dzieje. Słuchajcie, wszyscy z tego tematu teraz się wycofują. Nam jest to na rękę, przynajmniej mi. Dlaczego? Riza. I Riza, inna rzeczywistość, zaczyna wypływać na zewnątrz. Nie tylko to, co oficjalnie historia nam mówi, tylko właśnie ta szalona, ta porąbana rzeczywistość tych ludzi, którzy naprawdę żyli w tamtych czasach i doświadczyli tego. Dlaczego ja bazuję tylko i wyłącznie na starych ludziach, na ich szalonych i zwariowanych opowieściach? Bo to jest prawda. Moja mama ma prawie 90. Nie pamięta, co wczoraj zjadła, nie pamięta pampersa wymienić, ale pamięta to, co działo się podczas pacyfikacji, pamięta to, co działo się w obozie, pamięta to, co działo się w okresie od 39 roku do 45 roku. Pamięta, jak ze swoim rodzeństwem ukrywała się w polu kapusty, bo to była jesień, kapusta była w rozkwicie, jak ze swoją siostrą i braćmi ukrywała się przed lotnikiem niemieckim, który przez pół godziny go strzeliwał. Pamięta Żydówkę, którą przywiązano na środku wsi, nacięto jej brzuch, wyciągnięto jelita i szczuto psami. Ganiano dookoła pala, aż jelita wszystkie wyszły z środka. Tak robili Niemcy. Wehrmacht. Armia Szlachetnych Wojowników. I słuchajcie, takich zbrodni mogę wyciągać setki, tysiące i setki tysięcy. I nikt obrazu Niemca zbrodniarza nie zmieni w moich oczach. Od zawsze. A teraz my mamy z nimi rozpoczynać, mamy iść w krucjacie przeciwko Sowietom. Chore, porąbane i głupio. Polak, Niemiec nigdy nie będą bratankami. Albo jeden, albo drugi, to raczej my nie, bo my jesteśmy bardziej ugodowym takim społeczeństwem. Najpierw my dostaniemy nóż między łopatki i dopiero potem będziemy się bronić. Nie znam w dziejach narodów, jak my istniejemy, my i Germanie, żeby była taka sytuacja jak teraz, że my jesteśmy przyjaciółmi. Kto z was znacie historię? Tu na pewno jakiś historyk na sali jest. Proszę podać mi jakiś przykład współpracy Polaków i Niemców na płaszczyźnie walki z innym narodem. Jeden przykład, malutki, taki tyci, tyci. Nie ma. A teraz na Tygrysa... Znaczy, oni niedługo do nas przyjdą, żeby im Turku pomóc wypełnić. No raczej nie. Raczej nie. Jeżeli, słuchajcie, powiem wam tak, jeżeli to wybuchnie w taki sposób, jaki ja myślę, oni będą stali na boku. Niemcy tylko będą się przyglądali. Ale to już wybuchło. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze nie. To jeszcze, słuchajcie, jeszcze nie wybuchło. Zaraz wrócę do złotego pociągu i skarbów Dolnego Śląska, ale to, co teraz się dzieje, to jest dopiero wielkie misterium. Otwarcie wrot? Tak, jeszcze nie. Jeszcze trochę. Jeszcze trochę. Właśnie tu wrócę właśnie do mojego tego największego mojego fana i idola, napisał do Bogusława Wołoszańskiego, żeby potwierdził, że takie słowa kiedyś powiedział. To Tomku, polecam książkę Sieć. Przeczytaj sobie, tam jest wszystko napisane. I jeżeli chodzi o te słowa, które Himmler wypowiedział do Otto Skorzennego, to jest przekaz ustny. Nie tylko Bogusław Wołoszański, kilkunastu historyków o tym dokładnie powiedziało, że takie słowa padły. Żeby nigdy Otto Skorzenny nie uwierzył w śmierć Heinricha Himmlera. I żeby nigdy nie wierzył w to, że trzecia Rzesza upadła. I że brudna armia będzie ich największą siłą. Nawet jeżeli ludzie zaczną się z tego wypierać, jeżeli ludzie powiedzą, że nie, my tego żeśmy nie mówili, macie teraz tego dowód. Zwróćcie uwagę, co się stało. A złoty pociąg był w pewnym sensie odwróceniem uwagi od tego. Weźcie sobie czasoprzestrzeń. Złoty pociąg, historię złotego pociągu i napływ emigrantów do Europy przez Grecję. Zwróćcie uwagę, że czerwiec, lipiec, sierpień ludzie, Europa zwariowała na punkcie złotego pociągu. Olali to, co działo się w Grecji. Japończycy, Chińczycy, mały, skośny, garbaty, z kamerą, on przyjeżdżał, wywiady robił. Słuchajcie, ja na 2 miesiące uciekłem z Riza. Nie tylko ja.
Było paru showmenów, którzy tam błysnęli, teraz ponoszą tego konsekwencje i oni tam brylowali. Ja teraz czasami jak widzę, tylko podjeżdża samochód z napisem TVN, Polsat, od razu mnie nie ma. Od razu uciekam. Nie chcę z tymi ludźmi rozmawiać. Bo każdy wywiad, którego udzielicie, to oni przerobią na swoją modułę. Wykorzystają to. Tak ten mechanizm wygląda. I tego się nie da zmienić. Złotego pociągu, w sensie złotego pociągu, nie było, nie ma i nie będzie. W momencie, kiedy ten pociąg miałby niby wyjechać, Wrocław był okrążony. Wszystkie linie dojazdowe i wyjazdowe z Wrocławia kolejowe były zbombardowane. To jak w 1945 roku, w momencie, kiedy okrążenie wokół Wrocławia jest zamknięte, jak taki pociąg mógł wyjechać? Jak go jeszcze pokazują, taką wielką, 100-metrową, takie wielkie 100-metrowe monstrum na torach. Ostatni taki wielki pociąg, jak chcecie sobie zobaczyć, jak wyglądał ostatni pociąg pancerny, obejrzyjcie sobie rosyjski film Ostatni pociąg pancerny. Z 1957 roku. Najcięższy i największy pociąg pancerny, on się nazywał Józef Stalin, który wyjechał, nawet nie dojechał na przyczółek, gdzie miał rozpocząć walkę, został zbombardowany i zniszczony. Pociągi pancerne w czasie II wojny światowej nie miały już najmniejszego znaczenia. Owszem, wjechały gdzieś tam do centrum, podjechały sobie gdzieś tam na jakieś stanowisko, tylko od czego pociąg jest uzależniony? Od torowiska. Wystarczył jeden partyzan, dwa granaty i pociąg dalej nie pojechał. Także to jest mit i bajer. Słuchajcie, ten pociąg mityczny, złoty, o którym tak wszyscy, którym się wszyscy tak zachwycają, że on miał mieć 100 metrów długości, tam miała być bursztynowa komnata, tam miało być złoto, to ja dokładam do tego moje bursztynowe komnaty, Betatron i wszystkie te hybrydy, które Niemcy wyprodukowali. Darku, kto temu zaprzeczy, albo to potwierdzi? A co na to pan Szpakowski? A kto to jest? A jest taki. Nie znam. Nie jestem w Anglii człowiek, wydaje mi się. Dobra, koniec tematu. Jego macki tu nie sięgają. No. Także słuchajcie, to wszystko, co zostało wymyślone, propagowanie, propaganda, reklama, zarypista. Tylko, że ludzie w to uwierzyli. Był taki moment w Rize, że we wszystkich sklepach, marketach brakło szpadli i łopat. Autentycznie w lesie, słuchajcie, idę z grupą dzisiaj, to jest autentyczne wydarzenie sprzed 2 miesięcy. Prowadzę grupę, dochodzimy do Sobonia, patrzę, leci jakaś tam taka banda, kaski, lampy, gumowce, bajery, co do niej wiedzieć, kilofy, łopaty, łomy. Panie Darku, gdzie jest ten złoty pociąg? Tak patrzę, pójdziecie tam na tą górę, zejdziecie w dół i tam w prawo, tam. Oni polecieli, a my w długą. Mówię, za chwilę wrócą, będą jeszcze szczegółów żądali. Słuchajcie, ludzie zgłupieli. Jak widziałem te badania, które prowadzili, ludzie, którzy tam się włóczyli wokół tych, którzy prowadzili te badania. Żenada, żenada i jeszcze raz żenada. Te wszystkie odwierty kosztowały 600 tysięcy złotych. Kto za to zapłaci? Pierwsze pytanie. Człowiek, który wypożyczył maszynę i urządzenia, został omamiony wizją zysku. Powiedzieli mu, że dostanie 20% od tego, co znajdą w sztolnia. A teraz pan żąda zapłaty za to. Słuchajcie, to jest wszystko pic na wodę. Złoty pociąg, złoto Wrocławia, jeżeli takie istniało, tak zwana Berlinka, Bawarka i inne rzeczy, słuchajcie, przepadły. Nie wiemy, gdzie to jest. Merkeles to jest jedyna kopalnia soli, w której znaleziono największe bogactwo po nazistach. Tony złota, to znaczy nie tony, kilogramy, setki kilogramów złota. Amerykanom to nie przeszkadzało, że jak rozprowali worki, brali zęby z Auschwitz i wypychali sobie tym kieszeni. Amerykanom nigdy nic nie przeszkadzało. Dokładnie. To było to. To jedyne największe znalezisko. Słuchajcie, jest kilka skrytek, ale na pewno ich nie ma w Sudetach, nie ma ich w Górach Sowich, nie ma ich w Rize. W Rize chodziło o technologię. Te mity, legendy, słuchajcie, to co tam się dzieje w Rize. Grundmann, na przykład, polecam wam tą książkę. Lista Grundmanna. Człowiek, który miał na polecenie Himmlera, bo już nie wiemy do końca, czy Himmlera, czy Hitlera, sporządzić skrytki dla wielkich III Rzeszy. Wybrał wszystkie zamki dolnośląskie. Dlaczego? Bo był pewny, że Dolny Śląsk, szczególnie Kotlina Kłodzka, nigdy nie wpadnie w ręce komunistów. Był pewny, że Kotlina Kłodzka będzie w rękach niemieckich, rezerwuar.
technologia, jakieś tam prywatne skrytki. Słuchajcie, to co Niemcy schowali w Kotlinie Kłodzkiej, to jest pikus, jeżeli chodzi o złoto, kosztowności. Takie skrytki, słuchajcie, odkrywa się na Okręte. Tych skrytek są dziesiątki. Sam kilkanaście takich znalazłem. I to, co mam przy sobie tutaj, te właśnie banknoty, pochodzą z takiej skrytki. Grundmann wybrał Dolny Śląsk. Największe zagęszczenie zamków. Kopalnie, sztolnie. Gdzie najlepiej coś schować? W sztolni, w kopalni, gdziekolwiek. Stworzyć mit. Wrzucić parę sztabek. Ludzie się pozabijają. Słuchajcie, największym strażnikiem ludzkiej takiej niewiedzy jest chciwość. To jest właśnie to. Wystarczy tylko powiedzieć, że tam Niemcy schowali złoto. Porzucić parę złotych monet. Porzucić potem parę lat później jakiegoś tam śpiocha, który porzuci sztabkę złota. Ludzie z chciwości się pozabijają. A to, co naprawdę miało być schowane, stoi na świeczniku. To widać, to błyszczy. Tego ci ludzie, którzy szukają tego złota, nie widzą tego. Czyli znowuż mamona. Chciwość, zawiść, chęć wzbogacenia się w jakiś, nie wiem, dziwny sposób. Słuchajcie, bursztynowa komnata, złoto i inne rzeczy. To jest właśnie ten element ogłupiania ludzi. Zobaczcie, co teraz się stało. Złoty pociąg. Dam wam taki mały przykład. U mojego kolegi w knajpie stały takie małe złote pociągi po 15 zł. Z drewna. Wystrugane, ręczna robota. W ciągu roku nie sprzedał się ani jeden. Gruchnęła informacja złoty pociąg. Facet od razu. Złoto. 54 złote. Wszystkie poszły. Autentycznie. I facet teraz siedzi, struga te pociągi, wagonik za wagonikiem, słuchajcie, i ma złoty facet pociąg. Po co on ma tego szukać, skoro złoto samo do niego przychodzi? Gdzie jest młody ze złotym pociągiem? Który ma go? Ty masz koszulkę? Nie, ja mam. Chodź tu, chodź się pokaż. Zrobimy reklamę teraz. O. Młody ma taką koszulkę. Tu stanie, żebyście nam wszyscy widzieli. Proszę bardzo, wyeksponuj. Złoty pociąg Wałbrzych. 45 zł taka koszulka. Schodzą na pniu. Nie ma. I słuchajcie, każde... Dziękujemy modelowi. Także słuchajcie, wszystko co miało związek ze złotym pociągiem, poszło na pniu. I wszyscy, którzy wyczuli interes, nawet takie laski, kursztyczki, które nie schodziły, wystarczyło złotolem sikną. Złote laski od złotego pociągu. Czyli znowuż co? Mamona. Chciwość. A w tym momencie pokazała się zawiść i zazdrość. Ja jestem numerem jeden wśród wszystkich poszukiwaczy w tamtym rejonie. Dlaczego? Bo ludzie mnie słuchają, ludzie do mnie przyjeżdżają. Dowodem jesteście wy. Że przyjeżdżam do Londynu, przychodzi mi 100 osób, może nawet już chyba więcej. Słuchajcie, i ludzie tego słuchają. Nie to, że wierzą, bo ja na przykład zabraniam wierzyć w to, co ja mówię. Jesteście ludźmi rozsądnymi, jesteście ludźmi inteligentnymi i wy sami to słowo, które ja mówię, musicie rozłożyć na czynniki pierwsze. I sami z tego, co ja mówię, musicie wyciągnąć prawdę tą, która dla was jest dobra. Nie do końca. Zabraniam na przykład wierzyć bezgranicznie w to, co ja mówię, bo na przykład powstał Kościół Dariusza Kwietnia. To ja. Słuchajcie, mam swoich wyznawców. I to jest, no... No i właśnie tutaj, tutaj przyjechali ludzie zainteresowani. Dokładnie tak. Ile słuchajcie, to... Nie, nie. W pewnym momencie coś takiego. To jest zainteresowanie, wiedza, wiara, potem jest nacjonalizm, faszyzm albo komunizm. Tak ten mechanizm działa. A ja jestem daleki od tego. Nie ciągnę z tego żadnych zysków, nie mam z tego żadnych pieniędzy i działam tak, jak działam. Głoszę słowo. Ale słuchajcie, to słowo przekłada się później na to, że wy, wertując książki, trafiacie na coraz więcej dokumentów, trafiacie na coraz więcej dowodów. Moim na przykład takim największym dowodem na to, co mówię, to są takie książki. Słuchajcie, to jest taka pierwsza książka Włodzimierza Antkowiaka. Ona pochodzi z roku, żeby was tutaj w kanał nie wpuścić, to jest 93 rok. Mapy, które gościu tu zamieścił, no to jest taki, no nie powiem, że chłop, ale te mapy miejscowi biznesmeni w komplecie Rize drukują i sprzedają, słuchajcie, w zależności od tego, z kim mają do czynienia. Od 10 do 50 euro. Mapy, w których Grundmann schował złoto. To, że ktoś wymyślił, jakiś tam miejscowy chłopek i stoi pod knajpą i sprzedaje te mapy, to się znaczy, że facet ma zmysł biznesowy. I on zarabia. Ale że przyjeżdża kolej, za przeproszeniem, z Niemiec, Anglii, Holandii, Belgii i kupuje taką mapę za 50 euro z książki, która w Polsce kosztuje
7 złotych w antykwariacie z mis biznesowy. Ale to działa. Słuchajcie, moje przewodniki, które tutaj sobie kupujecie, na niektórych aukcjach doszły już nawet do 120-130 zł, bo kwiecień pokazał, gdzie jest złoto schowane. I autentycznie, słuchaj, nie wiem, czy są tutaj... Nie, ty nie byłeś wtedy, co nas ta grupa, co zamłodziła w lesie. Idąc według mojego przewodnika, doszli do ostatniej kartki i nie wiedzieli, jak wrócić. I w tym momencie, słuchajcie, my dochodzimy do tego miejsca, takie okrzyki radości. Panie Darku, jakie szczęście, że pana żeśmy spotkali. Nie wiemy, jak stąd wyjść. Mówi, odwracając kartkę po kartce. Śladami drugą stronę. Śladami Dariusza Kwietnia. Dokładnie. Ale to jest, słuchajcie, też autentyczny przypadek. Dokładnie takie zdarzenie żeśmy mieli. Jeżdżąc konno po lesie, no też żeśmy kiedyś odpalili głupi numer, kolega, jeszcze większy ode mnie, wzięliśmy mu niemiecki płaszcz, żeśmy założyli. Kołnierz do góry, na głowę założony. Powstał mit SS-pana jeżdżącego bez głowy po Rizie. Ale słuchajcie, to działa. I w ten sposób Grundmann tworzył swoje skrytki. Tak powstała legenda złotego pociągu i dokładnie w ten sam sposób powstała legenda bursztynowej komnaty. Co to jest bursztynowa komnata, kto mi powie? Jak to się nazywa w oryginale? Jantarmaja komnata. I była usytuowana gdzie? Gdzie? Sielskie Sioło. Sielskie. Carskie, Sielskie, tu możemy się kłócić, ale ja używam nazwy Sielskie Sioło. Wesoła wieś. Niektórzy mówią Carskie Sioło, okej, okay, niech tak będzie, nie będę z tym walczył. Nazwa to jest nazwa, ale fakt jest taki, że w momencie, kiedy Niemcy zbliżali się, użyjemy słowa Carskiego Sioła, co robią Rosjanie? Ładują wszystko to, co można zapakować na ciężarówki. Krzesła, biurka, wszystko to, co jest ruchome. A resztę, czyli fasady, kolumny, podłogi, sufity, tynkują w bardzo szybkim tempie. Trzcina, byle jaki tynk, zagładzenie. Przykopcanie, żeby to wyglądało, że to jest taki, jakiś tam sobie fantaszka mieszkał, miał sobie jakiś domek. Przez przypadek MG-42 postawione lufą w dół, kolbą i magazynkiem uderza filar. Odpada kawał tynku, odsłania się kolumna, o której nie mogą opisać nawet żołnierze Wehrmachtu. Nie wiedzą, co to jest. Odchodzą. Przychodzi potem następny oddział, biorą magnety i zaczynają ten tyk ściągać. Okazuje się, że to jest bursztyn. I zaczynają go katować. Zaczynają go niszczyć i w pewnym momencie przyjeżdża komórka niemiecka, której nazwy nie zna. I oni zajmują dopiero wtedy Sielskie Sioło. Carskie Sioło. Czyli w tym momencie zostaje ocalona cała bursztynowa komnata. Bez wyposażenia. I to nie jest tak, że do Polski przyjechało kilkadziesiąt ciężarówek z bursztynową komnatą. Gdyby tak było, gdyby rozebrano całą, słuchajcie, gdyby to zrobili fachowcy, to by nie był jeden pociąg, to by było kilkanaście pociągów, bo każdy element, który tam był zrobiony, to jest arcydzieło. Byłby ładowany do pojedynczej skrzyni. Teraz sobie wyobraźcie, takie pomieszczenie jak to, tylko że jantarna komnata była trzy razy większa od tego i wyższa. I miała jeszcze do tego filary, podłogi i sufity wyłożone bursztynem. Kilkaset skrzyni. Może 1000 albo 2000 skrzyni. I takiego transportu nie dałoby się ukryć w Rize, w Książu, w Balborku czy w jakimś innym miejscu. 1945 rok, na 3 tygodnie przed wejściem armii rosyjskiej i wojska polskiego na nasze tereny, pokazują się dziwne transporty. 3-4 ciężarówki wjeżdżają na rynek danego miasta. I w pewnym momencie SS-mani, nie więźniowie, tylko SS-mani biorą skrzynię, skrzynia upada, wysypuje się kilkanaście bursztynowych jakichś precjozów. I w tym momencie SS-man podchodzi do pierwszego lepszego wieśniaka, który w tej wsi mieszka. Słuchaj, ty, nie mów nikomu, przywieźliśmy tu bursztynową komnatę. Chowamy ją tam i tam. I w tym momencie takich transportów, o których ja wiem, takich zdarzeń z tego okresu jest co najmniej 30. Słuchajcie, bursztynowa komnata, która żyje na terenie Polski, nie jest tak żywa w żadnym innym kraju. Musicie sobie wyobrazić pociąg, który by przewoził bursztynową komnatę. Kilkadziesiąt wagonów. Tego się nie da ukryć. Zwróćcie sobie uwagę też na jeden szczegół. Albert Speer i jego słynne zdjęcie z 1944 roku z sierpnia jest oparty o biurko, które pochodzi z bursztynowej komnaty. A na biurko ma kryształową czaszkę, na której trzyma rękę. A to biurko dokładnie znajduje się teraz na Wall Street. Jakim dziwnym trafem one się tam znalazło, inaczej jak Albert Speer je uzyskał,
To są dla nas historie. Słuchajcie, wszystkie te historie dotyczące złotego pociągu, bursztynowej komnaty możecie sobie sami stworzyć. Sami możecie założyć sobie portal, blog. Dzisiaj, słuchajcie, internet jest największą bronią Heinricha Himmlera i Adolfa Hitlera. Hitler i Heinrich marzyli o systemie idealnym zniewolenia mas ludzkich. Na początku to były gigantofony, potem było radio, potem była telewizja, a teraz jest co? Facebook. Słuchajcie, bo inaczej o tym nie można powiedzieć. To jest dla mnie przerażające. Osoby z mojego środowiska, które wyrwały się spod moich skrzydeł, słuchajcie, wpadły w szpony Facebooka. Spędzają teraz tam życie. To są osoby, które ze mną się kłóciły w terenie. Kilka lat ze mną w terenie spędziły. Ja jestem tym przerażony. Po prostu wpadły w tą manię. Oni do mnie mówią, Darek, okej, dobra, pójdziemy z tobą, ale musimy mieć laptopa albo cokolwiek. Mówię, nie. Ale wiesz, bo tam jakieś te lejki, tak? Czy coś takiego jest pod tym? Lajki. No, bo oni muszą. Bo on napisał, że dzisiaj puścił bąka, zobaczymy, ile ludzi to polubi. Ale słuchajcie, to jest debilizm, to jest idealny system zniewolenia. I w tym momencie jakie wartości chrześcijańskie, nie wiem, weźcie sobie jakąkolwiek wiarę, która teraz ma się przeciwstawić Facebookowi. To jest chore. Nie ma takiej możliwości, nie ma takiej siły. Jeżeli ja słyszę, że są spowiedzi internetowe, że ręce opadają. Wyklikaj wszystkie swoje grzechy i dostaniesz na dwie hosanny, nie do odmówienia. Ale słuchajcie, to działa, po prostu coś takiego jest. Ja ostatnio ktoś, jak mi ktoś to pokazał, ja w to nie wierzyłem, po prostu ręce mi opadły. Mówi ja, pierdzielę, ja mam swojego spowiednika już od wielu lat, jeżdżę do niego tylko jedynego. To jest taki stary starożytny, on już jest chyba starszy od węgla nawet. Taki ksiądz żyje sobie w taki samotnie, nawet nie wiem, czy on jest księdzem, no, ale sutannę nosi. No, ale słuchajcie, to jest naprawdę niesamowita osoba. I do niego jadę, słuchajcie, spowiedź wygląda w ten sposób, że ja z nim łażę po górę. Wylewam wszystkie swoje jakieś tam żale, rozmawiam z nim. On jest ze mną, on jest przy mnie, on mnie słucha. On jest dla mnie takim psychologiem, terapeutą. I tak to polega, na tym to polega. A nie właśnie uwierzenie w internetowe jakieś tam zdety, bo to jest chore. I Himmler ma to, co chciał. Hitler ma to, co chciał. Zniewolił. Zwróćcie uwagę, że większość z was, nie wiem, macie dzieci, nie macie dzieci, na przykład taka Stonka, co tu lata, jest dla mnie przerażająca. Oni jak siądą przed komputerem, to ja siedzę, tak patrzę, co on robi, jego palców nie widzę, tylko widzę, jak coś się zmienia na ekranie. I on jest tym mistrzem. Tylko ja go zabiorę do lasu i on mi siku nawet dla siebie nie zrobi. To jest przerażające. Słuchajcie, ja teraz, na przykład jak zaczynamy survivalę, to zaczynamy od czego? Od nauki załatwiania się w krzakach. A to takie ciężkie? Dla wielu osób, uwierz mi, to jest przerażające. I na przykład miałem teraz ludzi, którzy przyjechali szukać skarbu Grundmana. Dwa dni w lesie. I przychodzi moment prawdy. Gdzie tu jest toaleta? No gdzie stoisz? Masz toaletę, masz saperkę. Poradź sobie. Gdzie jest papier toaletowy? Nie wiem, jak to wygląda. Ale słuchaj, ja mówię teraz o tym społeczeństwie, które ma 20-28 lat. No mówię dokładnie, nie był w wojsku, nie wiem. Ale to już nie chodzi o wojsko, słuchaj. Kiedyś ja nie musiałem być w wojsku, ale wiedziałem, gdzie mam się załatwić, nie? Tak było. Ale to jest przerażające, słuchajcie, ja wam podaję fakty z życia, z którymi mam do czynienia. Przyjeżdża mi laska na survival na takich szpilach. Mówię, nie wiem, może z tego zrobimy czy jak. I ona z nami w teren pójdzie. To wtedy ją na 5 stawów. Proszę? Na 5 stawów ją się wtedy. Nie, my żeśmy ją zabrali wtedy na Waligórę, ale słuchajcie, ona przywiozła mi taką stertę certyfikatu. Jakie ona szkolenia zrobiła. Tylko potem się przyznała, że to było wszystko szkolenia internetowe. Taki internetowy ninja. I po 6 godzinach bytności, słuchajcie, w lesie i ona zażądała powrotu do cywilizacji. Mówię, nie, idzie z nami, bo twój ojciec nam zapłacił za to, że ty masz wrócić za 3 dni. Nie wiem, w jakim stanie, ale wrócisz. No. Słuchajcie, zabraliśmy jej laptopa, zabraliśmy jej smartfona, zabraliśmy jej telefon. Szok, po 24 godzinach. Ale teraz tak jest. Zabrać dziecko na godzinę internet. Ale to nie było dziecko, to była dziewczyna sobie, która przyjechała z Mediolanu, która gdzieś tam się szlaje. Później się dowiedziałem na sprawie sądowej o tym, nie? Z kim miałem do czynienia. Na początku nie wiedziałem, potraktowałem ją jak zupełnie inną, do zwykłą, normalną kobietę, która przyjechała na szkolenie. Nie? Wystarczy wyłączyć internet, pani świecie na godzinę i... Tak było. Panika. I w momencie, kiedy się wyłączył internet, mózg też się wyłączył. I w tym momencie 100 Chińczyków siedziało, szatkowało kapustę w pełwie. O co tu chodzi? No. Słuchajcie, po 3 godzinach ta osoba zaczęła normalnie dopiero oddychać.
No. I pierwsze co, gdzie jest jej komputer? I ona z tym laptopem przy ognisku siedziała tak, słuchajcie, to jest prawdziwa sytuacja. Ona go przytuliła całą noc, mimo żeśmy o nią tam dbali, bo to już wiesz, trzeba bezpieczeństwo zapewnić. Śpi burda, nie mam znaczenia, tylko gdzie jest internet, gdzie ona ma pole. No. Ale to są prawdziwe sytuacje, słuchajcie, z tego nie ma co żartować. Ludzie, którzy przyjeżdżali właśnie według tych map szukać złotego pociągu. Kilkadziesiąt tych osób było jeszcze w gorszym stanie niż ja. Troszeczkę ich tam połamało, pobiło, wiatry były wtedy silne. No. Także to jest przerażające. Kolejna sprawa, Grundmann. Kim był Grundmann? Nie będę wam teraz tutaj przytaczał, bo po prostu nam na to brakuje czasu. Pokaż tam na dole, jak to wygląda. O, to już ma pomocnika, dobra. Nie. Pokaż, nie. Nie dawaj do ręki, bo zbyt wartościowa książka, tylko pokaż, jak to wygląda. Zapamiętajcie sobie tytuł, nagrądźcie sobie taką książkę i macie tam wszystkie miejsca, w których Grundmann sporządził... Grundmann sporządził, słuchajcie, skrytki. Wszystkie miejscowości i wszystkie miejsca. Tylko pamiętajcie o jednym, to były prywatne depozyty. I ta historia o tym, o przyjeżdżających Niemcach, którzy przyjeżdżali na Dolny Śląsk, znajdowali złoto, to jest prawda. Bo oni przyjeżdżali według wytycznych Grundmanna i te wszystkie skrytki są już wyczyszczone. My jak teraz znajdujemy takie śmieci, jakieś dokumenty, jakąś broń, to są śmieci. Z tego co wiem, w Rize od wielu, wielu lat nie znaleziono żadnego goldu. Koloru żadnego nie znaleziono. No, jakieś tam łańcuszki, jakieś zegarki, nie powiem. Dzięki temu na bilet miałem, żeby tu wleczyć, że? Ale to są groszowe sprawy. To są groszowe sprawy, uwierzcie mi w to. Słuchajcie, złota w sensie złota złotego pociągu, 100-metrowego pociągu wyładowany złotem nie ma. Tylko najważniejsza sprawa to jest wiara. Ja wierzę w to, że Niemcy, to co schowali na terenie Dolnego Śląska, to nie jest złoto. Niemcy tam w sumie nie chowali, Niemcy szukali. Kryształowego archiwum. To jest podstawa. Wiedza, którą Niemcy uzyskali na Elefantynie i w Tybecie. Mechanizm odczytujący prawdopodobnie to, co oni znaleźli, miał się znajdować w podziemiach właśnie gdzieś w Riesengebirge. Gdzieś. To nie jest specjalizowane. Góry Olbrzymie. A Góry Olbrzymie to są właśnie Sudety. Padło na kompleks Riese. Tylko, że kompleks Riese ja stawiam na jednym między Riesengebirge a Riese stawiam znak równości. To jest potężny obszar. I do tego Wunderwaffe. Wunderwaffe to jest plan ekonomiczny i propaganda. Tak jak ostatnio mówiłem w Rzepce. Jeżeli powiem wam Niemcy, jeżeli wam powiem nazizm, druga wojna światowa, z czym to najbardziej kojarzycie? Z czym się Niemcy kojarzą wam? No śmiało, nie. Druga wojna światowa. Z czym się wam kojarzy druga wojna światowa? Co stworzył Hugo Boss? Nadworny projektant Adolfa Hitlera. Stroje SS. No i z czym wam się kojarzy druga wojna światowa, Niemcy? Z obozami. Z czym? Z obozami. Z obozami, i z czym jeszcze? I dalej. Walką. No, tak, po części. Słuchajcie. Słuchajcie, druga wojna światowa przeważnie przeciętnemu Polakowi kojarzy się z Hansem Klossem. Jankiem czterech pancernych i Sztyrlicem starsze pokolenia. Ale dla wszystkich ludzi, którzy mieli do czynienia z nazistami, którzy mieli do czynienia z Niemcami w okresie II wojny światowej, druga wojna światowa kojarzy się z mundurem zaplanowanym przez Hugo Bossa, czyli mundur SS. Parabellum, czyli pistolet kultowy. Do tego Gapa i Runge. Zika. Z tym się kojarzy nam druga wojna światowa. Tego nie zapomnimy, czyli propaganda. Józef Goebbels na tym bardzo pracował. Sam w swoich pamiętnikach napisał, że jeżeli się rozpadnie III Rzesza, społeczeństwa i narody nigdy o nich nie zapomną. Bo wystarczy tylko przypomnieć sobie cokolwiek, ludzie mają od razu w głowie właśnie albo Hansa Klossa, czyli mundur pięknego, przystojnego mężczyznę w mundurze Wehrmachtu. Awery, przepraszam. Mundurze Awery. Edek, dobra, później. Lizaka dostaniesz później. No, w Anglii 90% grup rekonstrukcyjnych z II wojny światowej to Wehrmacht i SS. No. Tylko. Ale w Polsce jak jest? Mamy grupy rekonstrukcyjne, które się ubierają tam żołnierzy z okresu I wojny światowej, Ludowe Wojsko Polskie, grupy rosyjskie czy tam coś takiego, ale przewaga to są właśnie Wehrmacht i formacje SS.
Sam brałem w tym udział, sam tworzyłem kilka grup. Tylko, że w momencie, jak zauważyłem, że młodzi ludzie założyli mundury, przejmują ideologię. I to już jest bardzo niebezpieczne w tym momencie. I to, co stworzył właśnie Grunwald, to, co stworzył Himmler, co stworzył Hitler, czyli to, co wywarło się w pamięci i świadomości narodów. Symbole. Przecież swastyka nie jest symbolem niemieckim. Oni go zagarnęli od buddystów, hindusów. Symbol szczęścia. Ta była odwrotna, ona była odwrócona. To zależy od kultury. Są prawo i lewo skrętne swastyki. Są swastyki poprzeginane. Nie wiem, nie mam chyba tego tu przy sobie. W internecie jest nawet rozpiska z tego świata swastyk, bo są w różnych kształtach, bo tym niby się palny, ale głównie chodzi o kult słońca. No, co ja tak głęboko nie wnikam, tylko że w pewnym momencie, w 1934 roku, siadła rada, która już przejęła tam, zaczęły się tworzyć struktury NSDAP, zaczęły się tworzyć kultury wokół Adolfa Hitlera, trzeba było wymyślić symbole. I co oni zebrali? Rzymianie, Germanie, Słowianie wybrali wszystkie symbole, te, które najbardziej biły w oczy i te, które najbardziej wyrywały się w czym? W świadomości. To, co Niemcy zrobili w Monachium, to, co Niemcy zrobili w Dreźnie, to są maszerujące legiony Rzymian. Pod czym? Pod sztandarami. I zwróćcie uwagę, słynny przemarsz Niemców przed Kryształową Nocą. Mają dokładnie te same proporcje, które nieśli Rzymianie. I do tego mundury. I to się wypaliło się w ludzkiej świadomości. Tak jak za komuny wystarczył jeden milicjant, który wszedł na wioskową dyskotekę, gdzie się lało 20 albo 50 chłopa, wchodził jeden milicjant, to był już symbol. Wszyscy siadali, łapka w łapkę i czekali, aż milicjant wyjdzie. Potem on wychodził, tłukli się dalej. I tak było za czasów okupacji. Pokazywał się SS-man, ludzie stawali na baczność, bali się. To jest symbol. I dzisiaj dokładnie ten sam symbol przedostał się do naszej świadomości. To są ludzie z organizacji ISIS, islamiści. Widzimy ciapatego, boimy się. Słuchajcie, jak ja teraz jechałem do Londynu, wjeżdżam do Londynu, mówię, o Jezu, gdzie ja jestem? Co drugi na przystanku ma napisane na czole, Ahmed odpala i mówię, kurwa, o co tu chodzi? A jak widzę z plecakiem, jeszcze coś mu wystaje, ma słuchawki, mówię, ja pierdzielę, za chwileczkę, mówię, no nie, ja do tego tunelu nie wjadę, mówię, nie? Ale to działa, słuchajcie, ten system to działa. My się boimy, zostaliśmy po raz kolejny zastraszeni. A co jest najważniejszą bronią? Strach. Pieniądze i strach, czyli mamona i strach. Słuchajcie, kto z was zna taki obraz was, Mars i Wenus? Widzieliście kiedyś takie dwoje takich nagich, piękne takie ciała stoją sobie, fajne. I koniki do tego. Nie widzieliście tego. Słuchajcie, zapoznajcie się z ikonografią niemiecką, tą, które są poświęcone ich bóstwu, bo dzisiaj nie mamy czasu, żeby poruszyć na przykład okultyzm SS, nie mamy czasu, żeby poruszyć temat dotyczących wierzeń SS, nie mamy czasu, żeby poruszyć kult Boga Wotana, ale poruszcie sobie tematykę starogermańską i północnej Norwegii, Półwysep Hakon, Wyspa Thule. Zobaczycie, jak Niemcy oddawali cześć ciału ludzkiemu, a sami byli karłami. A zwróćcie uwagę, co teraz się dzieje. Jest kult ludzkiego ciała. Sport, bajera sport, fajne laski, fajni faceci. Widzicie to w telewizji, w internecie, na billboardach. Wychodzicie na ulicę, a to takie bloby chodzą, 500 kilo. Zwróćcie uwagę, jak wygląda nasze społeczeństwo. Jest kult ciała, a kto w dzisiejszej Europie albo w Stanach Zjednoczonych ten kult propaguje. To jest straszne. I to też jest kolejny punkt programu, punkt jakiegoś planu, który miał się ziścić. Gdzie on się ziścił? Słuchajcie, osobiście znam gościa, który potrafi 16 hamburgerów robić. 9 browarów i 6 jajek na twardo. Za pół godziny przychodzi stara, gdzie jest obiad. Kierowca zawodowy. Kierownicę ma już prawie metr pod siebie. I on tira, ale słuchajcie, on tira prowadzi. Ale to też jest część planu, czyli konsumpcjonizm. Słuchajcie, dlaczego ja cały czas wracam tu do Mamonu? Największej bogini, która teraz rządzi światem. Kult bogini, słuchajcie, wymieńcie mi teraz wiarę i kościół na świecie, który ma najwięcej świątyń. Możecie strzelać. Kto? Jaki Bóg? Który Bóg ma najwięcej świątyń na świecie? Pieniądze, Mamona ma najwięcej świątyń.
Każdy bank, każdy bankomat to jest miejsce, słuchajcie, jak kiedyś był kościół i punkt spowiadania. Przychodzi z tą kartą, tak, Panie Boże, sprawdź, żeby tam było jeszcze 5 zł, bo chociaż na koncie. Słuchajcie, ludzie odpłynęli. No nie mówię o was, nie? Inaczej, taki teście jak zawsze. Kto z was jest wolny od kredytu? Łapka pół. Tak, dobra, też podniosę. Słuchajcie. Jest... Kto z was ma kredyt, się zapytałem. No ja wiem, to nie wiem. Słuchajcie, dzisiaj kredytów nie mają spekulanci, złodzieje, bandyci, kobiety dobrych obyczajów, a na zebronie. Oni nie mają kredytów. Większość jest zamieszana. Ale mi się to bardzo potrafiło. Słuchajcie, wystarczy, że macie telefon na abonament, macie kredyt. To jest kredyt. Jeżeli macie telewizję na abonament, macie kredyt. Cokolwiek macie na abonament, macie kredyt. Czyli nikt z was nie jest wolny. Poza mną. Na kartę? Co? Na kartę telefon? Nie, była kochanka płaci. Także to mnie nie interesuje. Ale słuchajcie. Każda forma zniewolenia, wszystko to co macie, każdy klub fitness, gdzie macie kartę wykupioną, musicie płacić abonament. To jest forma kredytu. Dostajecie coś i jesteście w tym momencie na smyczy. Żaden z was nie może powiedzieć, a jestem wolny, kurczę, mam to gdzieś tak jak ja, plakuję sobie plecak, dzisiaj jestem w Londynie, jutro lecę do Mediolanu, potem sobie jestem gdzie. Tylko że ja za to płacę wielką cenę. Bardzo wielką cenę. Ja nie mam domu, nie mam życia prywatnego. Ja żyję sobie jak żyję. Ja na przykład tu w Anglii mam taką ksywę, na mnie mówią Jack Frost. Inni na mnie wołają winter, czyli wiatr. Wieje swobodnie i tam gdzie chcę. Niektórym moje życie się bardzo podoba, a ja z tego powodu cierpię. Nagrywam filmy, pokazuję, daję wam dużo. Mojej wiedzy, mojego życia daję wam bardzo wiele. Ale jak to się potem odbija na mnie? Nikt tego nie widzi. Ostatnio ktoś powiedział, że Dariusz Kwietnie kocha wszystkich. A kto kocha Dariusza Kwietnia? Poza grupą AA. Ci, którzy tutaj przyszli. No słuchajcie, miłość to jest kolejny temat. Nadużywanie i interpretacja słowa miłość. Jak ktoś do mnie podchodzi i mówi, że mnie kocha, tak jakbym go z bańki wyciął, to się chwalę nie mieści. Słuchajcie, to jest nadinterpretacja tego słowa. Te słowo zostało zdeptane, zostało spluwerione. Kto z was rozumie teraz na dzień dzisiejszy słowo miłość? Czym jest miłość? A to zostało wprowadzone w 1937 roku podczas drugiego kongresu NSDAP. Miłość ma przestać istnieć. Ludzie mają być konsumpcjonistami. A słowo miłość ma być zamiennikiem. No nie przytulaj się tak do niego, no co ty robisz? Rozumiem. Także słuchajcie, miłość została też zdeptana. Interpretacja słowa miłość, czym jest miłość? Kto z was na przykład doznaje miłości takiej naprawdę prawdziwej, takiej objawionej miłości? To jest chore. Seks nie równa się z miłością. To, co teraz się dzieje, miłość została zastąpiona seksem i Niemcy od 1936 roku miłość zastąpili seksem. Wolna miłość. Właśnie to było to. Dzieci kwiaty w Ameryce. Różnijmy się, kopulujmy. Wielka, jedna wielka seksualna rodzina. Do czego to doprowadziło? Do upadku wszystkiego, wszelkiego rodzaju wartości moralnych. Czym jest seks? Jest fajny, każdy wie o tym, że seks jest fajny, nie? Ale do czego to prowadzi? Do upadku i gangrenolady. To nas zabija. Ja nie powiem, że wiem, ale mam kolegów, którzy mieli co najmniej 150-200 partnerów. I znam koleżanki, które miały około 100-200 partnerów. Słuchajcie, oni są puści jak dzwony, jak szamańskie bębenki. Oni szukają, chcieliby miłości, tylko nie mogą tego znaleźć. Miłości nie zastąpią pieniądze, miłości nie zastąpi nic. A jeżeli nie ma miłości, nie ma poszanowania wartości. A jeżeli nie szanujemy wartości, zagłębiamy się w czym? W konsumpcjonizmie. Woda, narkotyki, seks, to jest fajne. Nie powiem, że nie. Co drugi tydzień wchodzę na takie kółko. Ale tak sobie wracając do tematu. Jeżeli nie ma tych wartości, w tym momencie powstaje antagonizm. I teraz macie to, co robi islam. Ci ludzie wierzą w to, co im sprzedano, że w momencie, kiedy niewiernemu odetną głowę, to on po śmierci dostanie tam kilkadziesiąt dziewic. I oni w to wierzą, oni w tym żyją. Że oni będą błogosławieni. To co to jest za Bóg, który żąda takiej ofiary? Zetnij komuś głowę, a ja dam coś ci w zamian. Chore i porąbane. Ale ci ludzie w to wierzą. Oni oddadzą i oddają za to życie.
Znajdźcie mi katolika, ultrakatolika albo katolika prawicowego, takiego strasznego, zepsutego, który obwiesi się granatami, wejdzie do marketu i krzyknie: Ahmed, odpalaj. Józek, odpalaj, sorry. Nie ma takich. Przynajmniej ja nie znam takich. Nie słyszałem o przypadku, a troszeczkę się tym interesuję, żeby jakiś katolik coś takiego odwalił. Czy to będzie na przykład prawosławny? Nie słyszałem o takich rzeczach. A islamiści? W imię Allah Akbar weźmie C4, wejdzie gdziekolwiek do toalety, nawet publicznej, i odpali sobie... Ahmed odpali, nie w tym momencie, jak było hasło. Nie? Także to jest przerażające. Czemu na przykład Żydzi za Holokaust czegoś takiego nie robią? Jeszcze raz. Czemu Żydzi za Holokaust czegoś takiego nie robią? Słuchaj, to jest odrębny temat. To jest odrębny temat. Żydzi walczyli, Żydzi stworzyli Krav Magę, słuchaj. Nie wiem, czy kojarzycie, ale Krav Maga powstała w getcie łódzkim. Jeden z mistrzów sportu, bokser, połączył wszystkie zabójcze techniki i zanim dotarł do Izraela, to miał na swoim koncie prawie 700 ofiar Niemców, których wykończył. Ale tak powstała Krav Maga. Też mogliby się mścić za Holokaust w ten sposób, jak ISIS to robi teraz. Słuchaj, o narodzie żydowskim nie wypowiadam się. Miałem kilka procesów z tego powodu, także... A jestem na wyspach, nie? Także nie mogę sobie pofolgować. Ale w każdym bądź razie, jeżeli chodzi o naród wybrany, Izraelitów. No, także nie wiem, nie rozumiem tego. Byli w gettach, ściśniętych. Bogi, słuchajcie, powstanie w getcie łódzkim miało wybuchnąć na dniach. Nie wiem, dlaczego nie wybuchło. Nie wybuchnęło. Albo wybuchło. Dlaczego oni szli po prostu na rzecz? Weźcie sobie to, co działo się na Ukrainie, na Litwie i na Łotwie. To, co działo się w wielkich kamieniołomach i wyrobiskach, gdzie 25 tysięcy ludzi rozbierało się do naga, kładło się warstwami, a Niemcy strzelali. Niemcy już nie mogli sami na to patrzeć. Byli nachylani do permanentnie. Oni już nie mieli po prostu sumienia. Oni się wypalili w tym momencie. Większość tych ludzi z Einsatzgruppen popełniła samobójstwa. Dlatego potem Himmler doszedł do wniosku, że Einsatzgruppen to będą tylko Litwini, Łotyszy, Białorusini, bo nie chciał mieć po zakończonej wojnie neurotyków w swoim kraju. Oni strzelali. Oni mieli żony, oni mieli dzieci. Oni, na początku, Wehrmacht SS. Tylko, że od takiego strzelania to psychicznie. Słuchajcie, on za taką akcję dostawał litr wódki, kilogram kiełbasy i 100 papierosów. Tylko, że litr wódki wypijał przed. To byli normalni, zwykli faceci, tacy jak ty, ja i ja. I oni strzelali, oni to robili. Bali się, że odmówi wykonanie rozkazu, strzelą w łeb? Nie wiem. A później znalazły się takie formacje, o których za chwileczkę będziemy mówili, międzynarodowe formacje SS, którzy z uśmiechem na twarzy to wykonywali, te zbrodnie. Którzy palili, gwałcili, nie mieli ideologii. Im to sprawiało przyjemność, zbrodniarze. Tylko, że w pewnym momencie, po kilku latach wojny, facet czy kobieta się wypala. Nie ma uczuć, jest maszyną do zabijania. Giną popędy seksualne. To nie jest prawdą, że żołnierz, który jest na 3-4 lata na wojnie, który wymordował, zabił kilkadziesiąt osób, ma popęd seksualny. To zanika. Faceci, którzy wracali z wojny, którzy brali udział w walkach frontowych, byli neurotykami. Maszyny do zabijania. Oni tylko potrafili zabijać. Nic innego. Nie sprawiało im to przyjemności. To byli siepacze, po prostu maszyny do zabijania. Weźcie sobie historię ludzkości. Odkąd powstała ludzkość, kiedy... no nie wiem, kiedy wymyślono zbrodnię. Nie mam zielonego pojęcia, zabijanie. Czym więcej zabiłeś, tym bardziej obojętniejesz. Robisz się maszyną. Spotkałem w swoim życiu kilka takich osób. Szczególnie najemników, którzy byli na różnych misjach, którzy walczyli na różnych kontynentach. Dla niego nie ma znaczenia. Kobieta, dziecko, mężczyzna, do kogo strzeli. My mielibyśmy te skrupuły, a weź teraz ich i byśmy zrobili im indoktrynację, taką jak robiono Czerwonym Khmerom albo w Hitlerjugend. Za 2-3 lata masz idealny materiał do zabijania. Kim byli Czerwoni Khmerzy? Chłopcy, 14-17 lat. Największa i najpotężniejsza, najbardziej waleczna dywizja, która walczyła w Normandii, to SS Hitlerjugend. Chłopcy, jedyny chłopiec, nie pamiętam nazwiska, w wieku 19 lat był w stopniu pułkownika. Odessa i wszystkie inne rzeczy. Żołnierze Wehrmachtu, niezależnie od osiągnięć na froncie, ran odniesionych i wkładu wniesionego w odbudowę, w ratowanie III Rzeszy, nigdy nie skorzystała z tej pomocy. Stillhilfe, którym takim patronem głównym jest córka Heinricha Himmlera, Gudrun Himmler. Ona do dzisiaj, mimo że to już jest staruszka, ona do dzisiaj piastuje właśnie tej organizacji. I organizacja Stillhilfe do dzisiaj działa.
to już nie są tamci dziadkowie, to nawet nie są ich synowie, tylko wnukowie, którzy przejęli właśnie tą ideologię. I to wszystko, słuchajcie, jest, działa i funkcjonuje. Czyli Stillhilfe, Odessa i wszystkie te organizacje, które chcecie, nazywajcie sobie jak chcecie, tych wszystkich asesmanów, którzy uciekli, i tu odniosę się do kanału watykańskiego. Pius XII i biskup Hołda. Nie miało znaczenia, jakim zbrodniarzem kto był, tylko ile mógł wpłacić do Watykanu. I to jest straszna historia. To jest okrutne, to co teraz powiem. Kościół katolicki w 1938-37 roku według przekazów włoskich miał być zlicytowany, Watykan miał długi. W 1945 roku, 1946 roku staje się jedną z najbardziej bogatych i wpływowych organizacji na świecie. Nie wiem w jaki sposób, kto to zrobił i dlaczego. Wiem, że kilkunastu polskich biskupów, kilkudziesięciu polskich księży płakało w 1947 roku, jak się dowiedzieli o istnieniu kanału watykańskiego. Największa ofiara, największe wotum złożone przez polskich kanoników, przez polskich księży, bo tego się nie da wyprzeć i tego się nie da zamazać. Słuchajcie, żaden naród na świecie nie stracił tylu księży w czasie II wojny światowej, co my, co Polacy. Każdy ksiądz, słuchajcie, od 1939 roku do 1945 roku skupiał wokół siebie właśnie patriotów, Polaków. Walczył o to. A potem się dowiadują, że ktoś za ich plecami tworzy kanał watykański. I to jest straszne. Polscy księża, którzy przyjeżdżają z Dachau, którzy składają zeznania przeciwko jakimś tam SS-manom, a potem się dowiadują, że oni dostają za sprawą biskupa Hołdala paszporty Czerwonego Krzyża, wyjeżdżają do Argentyny, Boliwii i Peru. To jest straszna historia. Bolesna. I właśnie temu ksiądz powiernik, słuchajcie, on właśnie jest jednym z takich osób, którzy to strasznie przeżywa do dzisiaj. Nie wierzy w to. On po prostu nie chce w to uwierzyć, że ktoś tam gdzieś na wierzchu wypłynął i chciał się wzbogacić. Nie miało znaczenia, co, kogo zabiłeś, ilu zabiłeś, tylko najważniejsze, ile miałeś złota. To jest, przypuszczam, najbardziej tragiczny epizod Kościoła katolickiego w dziejach istnienia Kościoła katolickiego. Kanał watykański. To jest coś niesamowitego. Tego nie rozumiemy my, malutcy. Tego nie rozumieją ci, którzy są u góry. Jak można pomóc uciekać zbrodniarzom? Hołdal tłumaczył się w ten sposób, że on pomagał tym, którzy idą przeciwko hordom idącym ze wschodu. Nie miało znaczenia, że oni przewozili złoto z Auschwitz. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. To było tragiczne. Między innymi właśnie oprawca z Auschwitz, Józef Mengele, dokładnie tym kanałem przedostał się do Argentyny. Nie wiem, ile zapłacił. Może bardzo dużo. Ale to są fakty. I tego się nie da zmienić. I później rozłam. Jeszcze raz rozłam i wstawianie ludzi do rozbijania właśnie jedności. To jest to. To, co zrobili, słuchajcie, Niemcy po II wojnie światowej, to jest majstersztyk. To, co oni wprowadzili, zaplanowali. Ja tego nie ukrywam. Czwarta Rzesza istnieje. Czwarta Rzesza powstała i Czwarta Rzesza to, co teraz mamy, nam zafundowało. Tylko kim jest Czwarta Rzesza? Kto to jest? Czym się zajmuje? Słuchajcie, jeżeli ja słyszę, że jakiś kardynał przyznaje się do tego, że on jest homoseksualistą i ma jakiegoś tam partnera, to po prostu ręce opadają. A jaką mamy gwarancję, że to nie jest agent komunistyczny, czy agent wschodu, czy zachodu wstawiony w łono kościoła, żeby kiedyś w odpowiednim momencie z czymś takim wypłynął? Nie mamy takich gwarancji. Komu zależało na tym, żeby rozbić Kościół katolicki? Komu zależało na tym, żeby rozbić jedność Polaków? Słuchajcie, ja tego nie ukrywam, że my jako Polacy, słuchajcie, w latach 80. byliśmy największą siłą, zjednoczoną. Właśnie w Bogu i w Solidarności. Takiej siły, słuchajcie, w Europie jeszcze nigdy nie było. Nikt nie dał takiego przykładu. Po raz kolejny Polacy dali taki przykład. A potem co się dzieje? Rozbicie, korupcja, pedofilia. I jaka gwarancja, że na przykład ktoś od lat 60., 70. w łono Kościoła katolickiego nie wkładał właśnie takiej zarazy, takiej gangreny, żeby ona teraz wypłynęła? To jest rak. Jaką mamy gwarancję, że właśnie wśród polityków nie było takich agentów, nie wiem, czy ze wschodu, czy z zachodu, którzy mieli to rozwalić? Słuchajcie, w momencie, kiedy
My Polacy z kolan powstajemy na nogi i zaczynamy pokazywać, że my jesteśmy odpowiednią jakąś siłą, jesteśmy odpowiednim jakimś tam, takim organem, który może pociągnąć za sobą inne narody, zobaczyć co się dzieje. Ci, którzy nas ciągną za sobą, zostają oskarżeni o pedofilię, zostają oskarżeni o jakieś inne straszne rzeczy. Okazuje się, że to są złodzieje, alkoholicy, pijacy. Dumny z tego powodu jestem, że taki jestem. Ale tak się stało. I nas się rozbija. Ostatnie wybory. Ludzie teraz w internecie płaczą, że jakbym wiedział, że w PiS-ie Macierewicz zostanie ministrem obrony narodowej, to bym nigdy na PiS nie głosował. No człowieku, no gdzie ty byłeś przez te wszystkie lata, co ty robiłeś, co ty widziałeś? Czy jesteś, mówię, za przepraszam, chromy? Gwarantuję wam, że jakby w kampanii wyborczej wystąpiły te osoby, które teraz są na stanowiskach, te, które dostały się do rządu, PiS nigdy by nie wygrał. Ludzie wierzyli. I po raz kolejny wiara narodu polskiego została zdeptana. To, co teraz się stanie, to jest wielka niewiadoma. To jest moje zdanie, to jest moje osobiste zdanie, ale mieszkacie tu, mieszkacie kawałek od tego drajdołka, w którym my tam się znajdujemy. Was to może do końca nie dotyczy, ale to, co teraz się będzie w Polsce działo za kilka miesięcy, to będzie tragedia. To będzie coś strasznego i niesamowitego. Jeżeli dzisiaj już się mówi, że rezygnujemy z gimbusu, a wprowadzamy 8-letnią podstawówkę i szkoły zawodowe. To znaczy dla nas, co? Użyję brutalnego słowa, totalny rozpiździel. Miliony, miliardy złotych, które poszły po prostu w błoto. Utopione znowu. Utopione. I po raz kolejny miliony, miliardy złotych utopione na nowo. Po jaką cholerę nam dzisiaj są zawodówki? Po co nam są potrzebne tkaczki? Po co nam są potrzebne przątki? Po co nam są potrzebni, no nie wiem, ludzie branżowi, skoro my tych branży już nie mamy? Po to, żeby odwrócić uwagę chyba narodu od istotnych rzeczy. Dokładnie tak. Słuchaj, wprowadzanie mętliku. Teraz pani Szydło wybiera już się tego, co powiedziała w kampanii wyborczej. 500 zł, owszem, ale nie dla każdego, dla dziecko. Tylko dla najbardziej potrzebujących, czyli kogo? Jak oni udowodnią, kto jest najbardziej potrzebujący w naszej sytuacji? Ich rodzina dla wybranych. To będzie znowuż po raz kolejny 500 zł dla wybranych. Ja tego nie rozumiem. No wiesz, gdyby ktoś chciał to udowodnić, to mógłby to udowodnić tam, wiesz, w jakichś tam technikach czy innych rzeczach, tak? Słuchaj, żyjesz tu, nie żyjesz w Polsce. Słuchaj, biurokracja w Polsce przechodzi już po prostu wszelkie kurioza. To, co tam się dzieje, to jest chore. Słuchaj, urzędnicy, którzy nakazują zabranie facetowi dzieci z domu, bo on stracił chwilowo pracę, płynność majątkową. Zabierają dzieci do domu dziecka, facet 3 dni później dostaje pracę. 6 miesięcy jego dzieci tułają się po bidulach. On dostaje po 6 miesiącach wraki, a nie dzieci. Komornik ani nikt nie powiedział przepraszam. Oni mieli tego człowieka w głęboko gdzieś. Z tego, że nie ma na tę opłatę, tak? Bo gdyby ta akcja stała, to on lokalnie by po prostu było... Słuchaj, był bajzel, a teraz będzie totalny kulto. Nad tym nikt nie zapanuje, nad tym nie ma już nikt kontroli. Wiedz o tym, że teraz będzie zmiana władzy. 2 lata oni co najmniej poświęcą na to, żeby wyrzucić innych, a wsadzić swoich. A ty jako zwykły obywatel będziesz w czarnej murzyńskiej dupie. Nie będziesz wiedział, do kogo się zwrócić po pomoc, bo tak, tego wyrzucają, ten wchodzi i zanim ten się nauczy brać łapówki, to minie dużo czasu. A ty ze swoim problemem będziesz pozostawiony po prostu gdzieś na pustyni. I rób sobie co chcesz. Nikt ci nie pomoże w tym momencie. To była walka polityczna ludzi zaciekawionych. Ludzi, którzy mają obsesję. Są... No zgadzam się z tym, tak, ale chodzi mi o ogólny wygląd, tak, że gdyby ktoś chciał to zrobić porządnie, to są metody, środki i technologie, żeby to... Dobrze, słuchaj, jeżeli byłby ktoś, kto chciałby to zrobić porządnie, byłbym pierwszym, który poszedłby do wyborów. Jeżeli by się znalazł jeden człowiek... konkretnym planem, który by pokazał, słuchajcie, jest tak, tak i tak. Mówię tak, tak i tak. Paweł Kukiz, no sorry. Był ten jeden, ten premier Olszewski. Kto? Olszewski chciał ujawnić wszystkich agentów i odwrócić. Ale słuchaj, ujawnienie wszystkich agentów to jest rozwalanie. Jeżeli on by doszedł do władzy, daj mi kogoś. To jest rewolucja. To jest rewolucja, ale rewolucja nie prowadzi do niczego. Rewolucja to jest destrukcja. Żadna rewolucja nie buduje, rewolucja ruinuje. Weź sobie rewolucję francuską. Zgadza się, że w tym momencie mamy wyprzedany kraj i ogólnie nie ma czego ratować.
Widzisz, to mówię, mamy wyprzedany kraj. Jesteś sobie tu, mieszkasz sobie tu. Nie jesteś tam, nie pracuję za 1300 zł miesięcznie. Jestem tu od 5 miesięcy, także... A, no to uciekłeś, udało ci się. Przepłynąłeś na pontonie. Jesteś ostatnim z tych, którzy tu dopłynęli jeszcze. Do bezpieczeństwa. Sytuacja w Polsce zmusiła nas do tego, że trzeba tu mieszkać. Jeszcze raz. Mówię, sytuacja w Polsce zmusza do tego, że trzeba wyjeżdżać. Ale nie, no teraz ta władza, która teraz nastaje, oni zapraszają wszystkich z powrotem. Przyjedźcie, tylko po co? Jeszcze tylko jak taki radar, który był na mieście, mogę wrócić. Bo ty mówiłeś, ja jeszcze taka mała dygresja. Czwarta Rzesza, Agarta, Nowa Szwabia. Coś na ten temat mówisz? Słuchaj, to są tematy też nie na dzisiaj, bo za chwileczkę minie kolejne pół godziny, nie rozwinę tego tematu. Agart, słuchaj, podziemny świat, zewnętrzny świat, światy równoległe, to są zupełnie inne tematy. To jest temat, że musimy usiąść. Słuchaj, ostatnio byłem na takim spotkaniu, żeśmy rozmawiali właśnie o wyprawach Birda. 12 godzin, spadło nam tak, wiesz, że nawet nie zauważyliśmy, że ognisko nam wygasło. Słuchaj, była tak ożywiona dyskusja, było kilku gości, którzy, było kilku zwolenników, było kilku przeciwników. Nikt nie potwierdził i nikt nie zaprzeczył, a ja stałem tak, ping-pong. No. I to jest to, co rozwala nas. Teoretyzowanie. Brakuje nam praktyków, brakuje nam doświadczonego polityka, który jest praktykiem, brakuje nam jakiegoś charyzmatycznego człowieka, tak jak ja, Paweł II. Ktoś, kto ma jaja, ktoś, kto nas pociągnie. Nie ma takich ludzi. Słuchaj, nam by się teraz przydał Piłsudski, obojętnie kto. Ktoś, kto by nas zjednoczył i pociągnął za sobą. Ale był tylko taki ludzi, tak? Paweł. Ale jaki? Ale Paweł Kuki... Tam... No wiesz, ale nie mówię, że był tego typu, tak? Ale mniej więcej miał zadatki, żeby to zrobić, tak? Level drugi, tak? Słuchaj, ja też mam zalepić te zadatki, żeby zostać uzurpatorem albo dyktatorem, tak, nie? Ja też mam, tak? No, dokładnie, każdy z nas. Słuchaj, wystarczy iskra. I możesz pociągnąć za sobą miliony. Nie wiesz, kiedy to się stanie i nie wiesz, w jaki sposób to się stanie. Zwróć uwagę na Lenina, Hitlera. To były impulsy. Stalin. Był nikim. Później Katyń był na przykład zemstą za to, jaką w dupę dostał w 1918 roku pod Warszawą. To była jego osobista vendetta, to była jego osobista zemsta. Jeżeli rozmawiamy o Katyniu, ostatnio jakieś tam było takie spotkanie we Wrocławiu, zaatakował mnie taki polityk prawicowy, że o Katyniu. Mówię, dobrze, proszę bardzo mi powiedzieć. Mówię, czym jest Katyń? On do mnie mówi, obóz koncentracyjny rosyjski. Ja mu zadaję pytanie na takiej aula, tam było prawie 300 osób. Mówi, a słyszał pan coś takiego jak Starobielsk, Ostaszków, Miednoja? On tak na mnie patrzy, coś tam powiedział. Za chwileczkę podchodzi taki pan ochraniarz do mnie, wyprosił mnie z sali. Gościu się zgubił. Dla niego Las Katyński, miejsce zbrodni, gdzie nie tylko Polacy byli rozstrzeliwani, tam byli rozstrzeliwani Ukraińcy, Rosjanie, Białorusini. To jest miejsce zbiorowej mogiły. Tam nie tylko Polacy byli zamordowani. To jest symbol. A obozy były w Miednoje, Ostaszkowie i Starobielsku. A pan polityk o tym nie wiedział. Dla niego Las Katyński jest obozem koncentracyjnym. Zostałem z tego spotkania wyproszony i potem pojechałem na następne spotkanie, to już miałem tak, tego pana nie obsługujemy. Miałem zakaz wstępu na kolejne spotkanie. Niektórych polityków, słuchajcie, gaszę nawet na tym, żeby powiedzieli mi słowa roty, hymnu albo cokolwiek. Nie mają żadnego pojęcia. Albo zadaję pytanie proste, zwykłe. Zwykłemu takiemu politykowi siłowemu. Co to jest Mazurek Dąbrowskiego? Ciasto jakieś takie skruszone albo coś. No. Bo to Mazurek mu się kojarzy z Mazurkiem, czyli ściachem. Słuchajcie, większość ludzi, którzy się dostają na stołki, to są ludzi po prostu inne, po kądzieli. Nie mamy kogo wsadzić, okej, padło na ciebie. I to zostaje dzisiaj minister rolnictwa. I sobie rolnikuj. Słuchajcie, tak ten system wygląda. To nie ma znaczenia, czy rządzi PO, PiS, czy SLD, czy jakaś inna partia. Słuchajcie, to jest, żeby stworzyć rząd pełny zawodowców, nie ma takiej opcji. Zawodowców kilkunastu, ludzi obdarzonych charyzmą 5-6, ludzi inteligentnych 10-20, a reszta? Czym obsadzić pozostałe stanowiska? Słuchajcie, człowiekiem inteligentnym się rodzi. Tego nie można się wyuczyć, tego nie można kupić. Inteligentnym się człowiek rodzi, a wiedza i inteligencja to są dwie różne sprawy. Co z tego, że ktoś ma kilkadziesiąt tytułów, 50 dyplomów, a jest zwykłym prostakiem, który przychodzi do domu, katuje swoją żonę, leje swoje dzieci, uchlewa się w sobotę, w niedzielę, a w poniedziałek zakłada garnitur, idzie do banku i on jest jakimś pięknym bankierem. Bo on ma tyle dyplomów, a jest zwykłym chamem i prostakiem. Tak to też musi się zrozumieć, że inteligencja nie równa się wykształceniu. A takich ludzi, słuchajcie, w polityce, żebyśmy mieli co najmniej 30-40 ludzi inteligentnych, nie ma. Człowiek inteligentny, wykształcony, co robi przeważnie?
Wyjeżdżę do Anglii. To jest też tak. Słuchajcie, człowiek mądry mówi o tym, co przeczytał, a człowiek głupi mówi o tym, co zjadł. To jest proste takie porównanie i tego się nie da w żaden sposób, słuchajcie, zaprzeczyć. Nie mamy takich ludzi. Ludzie, którzy właśnie, tak jak ty powiedziałeś, ludzie, którzy mają trochę oliwy w głowie, ludzie, którzy są wykształceni, inteligentni, uciekają z Polski. Po co tam siedzieć? Ktoś mi ostatnio powiedział, mówi Darek, przyjedź do nas do Irlandii, założymy studio, będziesz trzepał kasę. A ja siedzę sobie tam cały czas w tym kurwim doku i klepię tą biedę, bo tam jest mój dom. Tam jest moje przeznaczenie i ja tam muszę być. Tam jest moje miejsce. Słuchajcie, ja miałem 50-60 propozycji wyjechania z Polski. Nawet ostatnio miałem grupę z Australii, oni chcieli od razu mnie ze sobą zabrać do Australii. Ale niestety, cały czas wracam do tego Rize, siedzę tam w tych górach, przyjmuję sobie ludzi, oni do mnie przyjeżdżają. Mam wielu wrogów. Słuchajcie, jak tu przyjeżdżając, to właśnie Tomek, znowu do ciebie się odnoszę, doniósł wszędzie. Tu w tej miejscowości o mnie już wiedzą wszystkie służby, jakie tylko są. Doniósł na mnie do MSZ-u w tym, w Londynie. Nawet tu na księży, którzy nas przyjęli, słuchajcie, doniósł do jakiejś kurii, że my tu dzisiaj organizujemy jakieś spotkanie faszystowskie. To jest Tomasz Sidor właśnie z ulicy Lipskiej w Warszawie. No, nie wiem, kto tego człowieka opłaca, kto tego człowieka sponsoruje, kto z tym człowiekiem inaczej, od 3 lat, rozumie. Tomek kiedy złożył mi propozycję homoseksualnego związku. No, odrzuciłem jego propozycję, no, zawiedziony kochanek, może do tej pory tak się mści na mnie. Ale nie wierzę w to do końca. Ktoś go musi utrzymywać, ktoś musi mu płacić podatki, bo nie wierzę w jego salony fryzjerskie. Ale w tym momencie on nie atakuje tylko mnie, on atakuje kilkanaście innych osób w internecie. Czyli on nie działa sam, on nie jest sam. To jest jakaś, nie wiem, organizacja, słuchajcie, on wszystkie te serwery, które ma, to są Chiny, Korea, Australia, jakieś wyspy bananowe. A potem się okazuje, że w momencie, kiedy my z nim walczymy, okazuje się, że to są serwery prorządowe, czyli my możemy gościa głęboko w drzwi pocałować, jak to się mówi. I jak to wygląda w tym kraju? My żyjemy w kraju wolnym, w kraju demokracji, w momencie, kiedy on może mnie szmacić, a za to, co ja teraz powiedziałem, mogę się założyć, że w przyszłym tygodniu będę wzywany na wszystkie komisariaty w okolicy, której się pokażę. Bo uraziłem uczucia religijne Tomasza, bo go obraziłem i to jest na zasadzie, że to mu źleci na komisariat, proszę pana, a bo Kwiecień powiedział, że jesteś głupi. Tak to działa. Ale słuchajcie, takich Tomaszów Sidorów w internecie są setki, dziesiątki i tysiące. Dla każdego można znaleźć haka. Jeżeli ktoś tylko troszeczkę zaczyna się wybijać, to w takim momencie taki Sidor siada mu na karku i gnoi mu życie. Ja jestem na to odporny, mi to lata, co on pisze na mój temat, w jaki sposób on mnie nazwie, jak opisze moją rodzinę, czy kogokolwiek. Słuchajcie, ten człowiek posunął się już do tego, że zeszmacił moją partnerkę, zeszmacił mojego syna, wszystkich bliskich, Edka, Edkowi tak się do Dubska dobrał. Teraz ja jestem twoją dziewczyną. A, o, teraz moją dziewczyną. A nie widać? Słuchajcie, tak mu porty zjechał, że szok. Także, ale to jest, słuchajcie, kolejny etap, o którym chciałem wam powiedzieć, czyli gnojenie poprzez Facebooka i internet. Ludzie są nieodporni na taką krytykę. Wy sobie zakładacie w dobrej wierze jakieś tam konto i sobie na coś tam robicie. I znajduje się taki gość, który zaczyna was za chwileczkę gnoić. Ile wytrzymacie? Tydzień, dwa, trzy, wchodzicie w polemikę, a dla takich ludzi to jest pożywka. Ktoś ich stworzył. Ktoś dał im narzędzie. I ktoś tym steruje. To jest właśnie mechanizm, który doprowadza do tego, że my w pewnym momencie nawet już się nie stajemy automatami, nawet nie mechanizmami. My jesteśmy takimi małymi trybikami, które w tym mechanizmie posuwają się w rytmie tyk, 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 tyk. Wypłata, czynsz komorne, wypłata, czynsz komorne, wypłata, czynsz komorne, wypłata. I w tym systemie zostaliśmy zaprogramowani. I w ten sposób po prostu działamy. Słuchajcie, cały ten system polega na jednym. Upodlić, zniszczyć, zniewolić. Tylko dlaczego? Dlaczego my teraz właśnie w taki sposób mamy poddać się ekspansji ze wschodu? Czwarta. Uśpieniu. Słuchaj, czwarta rzesza. Ile państw w Europie jest niezadłużonych? Niemcy. Jest tylko jedno państwo. Niemcy. Niemcy. No i Węgry. No, Orban nam troszeczkę pojechał, nie? No, ale słuchajcie, Niemcy to jest jedyne państwo w Europie, które nie jest zadłużone. Niemcy udzielają kredytów. Z czego?
Pytam skąd? Skąd mają taką kasę? Z tego pociągu. Oni w zasadzie muszą udzielać tych kredytów, bo te kredyty do nich wrócą i napędzają gospodarkę, tak? To jest taka historia. Ale Chiny się już utopiły, zadławiły się tym. Stany Zjednoczone, masz czysty przykład. Udzielały kredytów wszystkim na prawo i lewo, kasę rozdawały i Stany Zjednoczone są teraz największym bankrutem na świecie. Mają długi w Chinach. No to o czym my mówimy? Stany Zjednoczone są zadłużone w Chinach, no... Szok. A teraz w Londynie są sprzedawane akcje po yuanach. Ja już nie mówię o tym, słuchajcie. Jak teraz zobaczyłem takich paru skośnookich gości, którzy przyjechali właśnie do Rize, którzy kupili las. No to jest szok. To jest dla mnie autentyczny szok. Niemcy rozumiem, Anglicy proszę bardzo, Austriacy, ale Chinole przyjeżdżają, wybrali, słuchajcie, najstarszy las w okolicy, dębowy, 200-300-letnie dęby. One pójdą pod topór w ciągu 2-3 miesięcy i tego lasu nie będzie. I ktoś im to sprzeda. Weź dom nawodnią, ryż posadzą. No nas po co góry, nie? Tak, pod takim kątem. A do czego to doprowadzi? Słuchajcie, w momencie my nie mieliśmy nigdy osuwisk w Polsce. W momencie, kiedy wyciechamy te wszystkie lasy, to jest tylko kwestia czasu, kiedy zbocza zaczną spływać. O podnóża są wioski. I będziemy mieli to samo, co w Ameryce Południowej. Że przysłała lewina z błota i zabrała 30 wiór ze sobą. I w tym momencie Bóg ZUS zatrze ręce. Mniej ZUSików. Także nie trzeba będzie emeryturek płacić. Słuchajcie, ten mechanizm, ale żebyście byli świadomi, tego co teraz się dzieje w Europie, to jest właśnie mechanizm, który został zaprogramowany, wprowadzony w życie w latach 40. A teraz my zbieramy tego pokłosie. Słuchaj, żeśmy się zakłysnęli tym, co Amerykanie mieli w latach 60. i 70. My w latach 90. i 98, 2015 do dzisiaj żyliśmy w takim marazmie. Zawrzekcie temu. Polska jest teraz krainą miodem i mlekiem płynącą. Tylko za co? Za kredyty z Unii Europejskiej? Polska nie wytwarza. To jest bardzo przykre. Nie mamy zakładów produkcyjnych. Teraz, jeżeli wrócimy do zawodówek, wykształcimy ludzi, no co im damy? Potem kołki, żeby ciosali albo banany prostowali? No chyba raczej nie, bo jeżeli my nie mamy danego przedsiębiorstwa, nie mamy danego przemysłu, to po jaką cholerę nam ludzie wykształceni w zawodzie branżowym? Słuchajcie, ja mam bardzo fajny, specyficzny zawód. Tkacz, obciągacz. I jestem z tego dumny. Kończyłem szkołę branżową włókienniczą. A moja siostra ma zawód obciągaczka. I w desperacji, kiedyś szukając, słuchajcie, pracy, dała ogłoszenie w gazecie. Obciągaczka szuka pracy. Facet dzwoni, a co pani robiła? A no to brałam kopkę i obciągałam. My panią zatrudniamy. Cały świat przed panią stoi otworem. Słuchajcie, i co mi po takim zawodzie? Tkacz, obciągacz, obciągaczka, obciągacz. Słuchajcie, to są zawody branżowe, które budzą śmiech w dzisiejszych czasach. Ale w branży włókienniczej to był kiedyś bardzo poszukiwany zawód. Bo to była straszna, ciężka praca na przędzalni, na snowalni. Dla was to, co ja teraz mówię, snowalnia, przędzalnia, to jest jakiś kosmos. Ale Polska kiedyś stała takimi zakładami. Łódź, Głuszyca, zakłady zepowy Piast Głuszyca. Słuchajcie, bawełna. Jeden z najlepszych sztruksów robionych, bo my mieliśmy sztruks, żeśmy produkowali płótno żaglowe. Potem to wyjeżdżało do Stanów Zjednoczonych i ten sam sztruks wracał do nas jako jeans, czyli jeans. To, co produkowaliśmy w Głuszycy, było farbowane na niebiesko, jechało do Stanów, szyto spodnie, dekatyzowano i one wracały do nas do Polski jako jeansy. Byliśmy potęgą. Zakłady na przykład Frotek. Najlepsze ręczniki Frotek gdzie były produkowane? To dokładnie. Dywany, gdzie żeśmy tkali? Lepsze niż tureckie. Gdzie? Dokładnie. Słuchajcie, byliśmy potęgą. Najlepszy węgiel, który był mieszany na przykład z węglem niskokalorycznym, to węgiel jaki? Kamienny z kopalni Wałbrzyskich. Węgiel wysokokaloryczny. I węgiel wysokokaloryczny był wywożony na Górny Śląsk, żeby oszukać innych, był mieszany z węglem niskokalorycznym. Antracyt. To jest główne bogactwo Dolnego Śląska. Woda, która znajduje się w Kotlinie Kłodzkiej. Do rzeczy rzeki Elby. Potężny ocean, który znajduje się prawie 2 km pod ziemią. To są bogactwa. Tylko niestety już nie nasze. Obce konsorcja przejęły nad tym kontrolę. Teraz, jak byliśmy w rzece, rozmawialiśmy na temat australijskiego konsorcjum, które przejęło wałbrzyskie hałdy. Dlaczego hałdy? Co mi powie, czym jest hałda górnicza? Czym?
składowiskiem wszelkich minerałów. Bo za komuny i za Niemca, jak się wydobywało, brało się tylko antracyt. Ruda żelaza, srebro, złoto, kobalt, mangan, jakieś tam inne rzeczy. Wszystko szło na hałdę. Przyjechało te konsorcjum, powiedziało, że stworzy 25 tysięcy miejsc pracy. Ktoś podpisał odpowiednie umowy. Kopalnia Wałbrzych nie ruszy nigdy. Przyjechało teraz konsorcjum, postawiło specjalny kombajn do przesiewania urobku. Po co mi kopać w ziemi? Po co mam zatrudniać 25 tysięcy ludzi? Postawię kombajn, który przesieje mi to, co leży na hałdzie. I mają wszystko. Pracuje tylko 6 osób. 25 ochraniarzy ochrania dokładnie ten kombajn. Czyli z 25 tysięcy zrobiło się 30 osób. A takich maszyn postawiono kilkanaście. I konsorcjum miało taką umowę skonstruowaną, że owszem, zatrudnią ludzi, otworzą kopalnię w momencie, kiedy wyeksploatują hałdy. Słuchajcie, na tych hałdach jest wszystko. Po tych hałdach się włóczę od dziecka. Znajdowaliśmy tam złoto, srebro, odciski paproci, jakieś tam, no nie wiem, no co chcecie, nawet takiego znaleźliśmy kiedyś żółwia odciśniętego w karbonie, węglu. Oczywiście też go szlak trafił, bo ktoś go sobie tam prywatnie wziął. Ale to, słuchajcie, hałda to jest coś, na czym zarabia się miliony. A my żeśmy to odpuścili. My jako jedyny kraj zamknęliśmy jedną z najbardziej dochodowych kopalni na świecie, czyli kopalnię Wałbrzych, antracyt. Koks, gaz, węgiel, ropa. Cztery składowe w jednym minerale. Niemcy to doceniali, bo otworzyli w Wałbrzychu fabrykę benzyny syntetycznej. I ta benzyna syntetyczna napędzała właśnie między innymi Schwelbe 288. Grossel Meteor to nie jest nic innego jak Schwelbe, czyli jaskółka. Niemcy wytwarzali właśnie z antracytu paliwo wysokokaloryczne. A nam się to nie opłacało. Lasy państwowe, to już o tym tego tematu nie będę poruszał. Zwróćcie uwagę, co się dzieje na Górnym Śląsku. Czy za chwilę na Górnym Śląsku znowu musi być plebiscyt? Dlaczego ożyły ziomkostwa śląskie? Dlaczego Górny Śląsk walczy znowu o oderwanie od macierzy? Bo ja nie rozumiem tego słowa, że Górny Śląsk chce się oderwać od macierzy. Okej, niech się Kaszubi odłączą, góry, ale niech się wszyscy poodłączają, to wtedy z Polski zostanie co? Księstwo warszawskie? Nie rozumiem naszych polityków. Autentycznie nie rozumiem naszych polityków, o co im chodzi, do czego oni dążą, czego chcą. Jedności wśród Polaków już nie ma. To już zostało utracone. Nie mamy wiary. Bo teraz weźcie Polaków konstrukcjonistów, w co oni wierzą? W zależności od marketu. Carrefour, Bajery, cuda i inne rzeczy. Kiedyś, ja jeszcze pamiętam, słuchajcie, swojego czasu, przychodziła 9, 8, 10, 12, kościoły pękały w szwach. A teraz? Markety pękają w szwach. Przychodzi niedziela, to wszyscy wsiadają w samochody i heja. Szlakiem wszelkich marketów w danym mieście. I tak to zostało skonstruowane. Mało tego, w Łodzi, w porcie Łódź, powstała kaplica. To jest fajne, nie? Idziesz do marketu, możesz sobie wpaść, pieniążek wrócić i niedługo będziemy mieli Matkę Boską na wrzuty, nie? Będzie pipszą. Będziesz sobie podchodził, pięcyli wrzucisz, kurtyna pójdzie w górę, za chwileczkę spadnie, ale do tego dążymy. I tak może być. To jest brutalne, co ja mówię. Ale niestety zrobili z nas marionetki, zrobili z nas po prostu takie gałganki pociągane na paluszka. My samo o sobie nie stanowimy. Wy żyjecie sobie tu, ja żyję tam. Cały czas jestem tam, obserwuję ludzi. Ja żyję poza systemem. Staram się żyć poza systemem. Tak jak już wam wcześniej powiedziałem, płacę za to straszną cenę. Ale niestety tak jest. Są osoby, które starają się. No, ktoś mi powiedział ostatnio, że ja mam jakąś tam misję, nie? Szczerze mówiąc, ja walę taką misję. Przekazuję tą wiedzę, ale mnie to już kilkanaście razy siedziałem nad blogiem albo nad Facebookiem i nad przyciskiem Enter, żeby to wszystko skasować. Chciałem, ale to jest silniejsze ode mnie. Ja muszę to mieć, ja muszę to robić, ja muszę to przekazywać. Nie wiem, to jest moje przekleństwo. Słuchajcie, teraz napisałem książkę Dariusz Kwiecień w pogoni za rozumem. Opisuję tam moje działania co najmniej od 10 lat. Jadę z imienia i nazwiska osoby, które spotkałem. Wszystkich oszustów, złodziei, bandytów, tych, którzy są związani z kompleksem Rize. Wiem, że w momencie, kiedy ta książka się ukaże, będzie kilkadziesiąt albo kilkaset procesów. Ale po śmierci ludzie zostają przeważnie sławni, nie? Także zapamiętajcie tytuł. Jeżeli ta książka się ukaże, Dariusz Kwiecień w pogoni za rozumem, to naprawdę będzie rewolucja, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk.
Książka Kanalie ukazała się w bardzo małym nakładzie, tylko 300 egzemplarzy. One się rozeszły na pniu. I się okazało, że z tamtej książki byłoby jeszcze więcej procesów. Także książka Kanalie na razie została zawieszona, chociaż już jest wydrukowana, jest nakład 1000 sztuk. Czekaliśmy, żeby teraz ją wypuścić, ale kilkunastu prawników tą książkę wzięło w ręce, powiedziało, mówi Darek, nie, mówi, bo tobie może krzywdy nie zrobią, ale cała twoja rodzina na tym ucierpi. Dlaczego? Bo piszę prawdę. Bo pokazuję prawdę z imienia, nazwiska, wytykam palcem. Wszyscy mi zarzucają, że ja kłamię, że ja konfabuluję. A w momencie, kiedy ja piszę prawdę, pokazuję prawdę, tą zgniliznę taką, która jest wokół nas, ludzie się tego boją. I ja zaczynam też się bać, bo ktoś mi ostatnio powiedział, że Darek, my tobie krzywdy nie zrobimy. Mówię, no co z tego, że cię zastrzelimy? Zostaniesz Foxem Mulderem albo jakimś innym bohaterem, nie? Mówi, masz dużą rodzinę, masz dużo znajomych. I więcej nie potrzeba. To jest mechanizm, który powoduje to, że ja zacząłem myśleć. To boli, ale zacząłem myśleć. Właśnie o bliskich, o znajomych, o tym wszystkim, żeby na kogoś nie ściągnąć jakiegoś niebezpieczeństwa. Słuchajcie, strzelano do nas, strzelano z łuku, z kuszy, z dubeltówki. Prawdopodobnie kiedyś ktoś do nas strzelał z Mosera, bo mieliśmy krzeszone drzwi w Land Roverze na wylot. To już nie była zabawa. Land Rovery na kapciach stały, kłady powywracane, poniszczone w momencie, kiedy my byliśmy pod ziemią. Wypłoszone konie, konie wypuszczane z zagrody, zastraszanie cały czas, non stop. Komu na tym zależy, żeby zamknąć takiego świra jak ja, jak Dariusz Kwieciek? Komu zależy na tym, żeby to, co ja mówię i głoszę, żeby dalej nie dotarło? Tylko wy jesteście przykładem tego, że niestety tej lawiny nie da się już powstrzymać. Bo ja jadę od was, jadę do następnego miasta, potem do następnego i do następnego. A ktoś mi ostatnio powiedział, mówi Darek, po co jakiejkolwiek władzy ludzi świadomi? Zwróćcie uwagę, co Niemcy robili w czasie II wojny światowej. Polakom płacili wódką za wykonywaną pracę. Naród rozpity i ogłupiony jest najlepszy, bo takim narodem jest najłatwiej sterować. A naród świadomy już jest niebezpieczny. A już jest przekleństwo w momencie, kiedy ludzie zaczynają zadawać pytania. Zaczynają dociekać, pytać, a skąd to się wzięło, a po co to się wzięło? Tak jak dziecko, a dlaczego? Dlaczego? A po co? I na to władze nie mają odpowiedzi. I taki naród już jest nikomu niepotrzebny. A w momencie, kiedy mamy bandę zaślepionych i zapijaczonych oszołomów, idź w prawo, idź w lewo, pociągam za sznurki i ten pajacyk sobie tańczy. I takie coś stworzyli naziści, czyli Niemcy, i coś takiego stworzyli komuniści, czyli Rosjanie. Marionetkę, pijaństwo, wódka, zalewanie ludzi wódą, narkotyki, rozprzężenie seksualne. To jest właśnie jeden z mechanizmów, które teraz wzięły górę. No i wszechobecna mamona. Ile to jest z was osób, które by były w stanie dzisiaj stąd do Polski dojechać bez pieniędzy? Bez karty kredytowej. W jaki sposób sobie to zorganizować, żeby z Londynu dostać się do Polski? Ja nawet ze złamaną nogą jestem w stanie uczynić to w ciągu 24 godzin. Jasno. Proszę? Ale jak to zrobić? Jak to zorganizować? Ja mam teraz większe szanse. Nad Kaleką się ulitują. Słuchajcie, to są proste sprawy. Ja ostatnio miałem taką grupę, zabrałem im karty kredytowe, pieniądze i kazałem im z Wałbrzycha do Wrocławia się przemieścić w ciągu 10 godzin. Ani jedna osoba nie dojechała. Wiesz, czego się bali? Mandatów. A wystarczyło tylko poprosić o bilet kredytowy. Ale jeżeli nie masz dowodu osobistego w tamtym kraju, nie dostaniesz biletu kredytowego. Głupi, mały plastik decyduje o tym, czy jesteś, czy cię nie ma. Tak to zostało wszystko stworzone. A ja bez plastiku w czerwcu z Wrocławia do Rzeczki jechałem 8 godzin. No to ja wiem o tym, znam twoje perypetie. No. Gazeta Dolnośląska to opisywała. No, między innymi. Między innymi to, że się obdarzył na Placu Grunwaldzkim, żeby ktoś cię zabrał, nie? Dzięki. Ale nazwisko w Kwiecień padły, panie. Nie pamiętam. Nie pamiętam. Jak przyjechał, dwa dni rany lizał, także... Dobrze? Jacek pomógł. Jacek jeszcze pomógł. Słuchajcie, ale to są proste, podstawowe sprawy. Dowody osobiste bez miejsca zameldowania. To jest pic na wodę. Bo w momencie, kiedy ten dowód gdziekolwiek położycie, macie PESEL. I wszystkie informacje na wasz temat są. Byłem teraz właśnie w ten sposób inwigilowany na granicy francusko-brytyjskiej. Mój dowód położyli na czytniku, wszystko. Jak ci spojrzałem na ten monitor, mówię, o Jezu, to też? Taki młody wtedy byłem. Ale wszystko na mój temat wiedzieli.
na granicy francusko-brytyjskiej. Czyli permanentna inwigilacja, słuchajcie, to, że my się czujemy, że jesteśmy wolni, że to, że możemy sobie robić, co chcemy, że żyjemy w jakimś wolnym państwie, to jest pic na wodę. My nie żyjemy w państwie demokratycznym, my żyjemy w systemie kapitalistycznym, korporacyjnym. Nami rządzą korporacje, to jest przykre, co ja mówię. A kto stoi na czele korporacji? Nie mamy zielonego pojęcia. Kto rozpętuje wojnę? Korporacje. Komu najbardziej zależy na wojnach? Korporacje. Kto na tym najwięcej zarabia? Korporacje. Słuchajcie, w latach, w okresie I wojny światowej wypłynęło kilka rodzajów broni, między innymi Lee Enfield i Mauser. Broń idealna. Jeden strzał, jeden trup. Producenci amunicji podnieśli krzyk. Oni na tym nie zarabiają. Jest taka broń nikomu niepotrzebna. Na amunicji trzeba zarabiać. Na wojnie trzeba zarabiać. Wprowadzono wtedy Tommy Gun, czyli pistolety maszynowe. I czysty przykład, wojna w Wietnamie. Na 1500 wystrzelonych pocisków i jeden ranny Wietnamczyk. Czyli M16, Barbie albo Mattel, plastikowy karabin. A z drugiej strony było AK-47. Ogień pojedynczy, niesamowicie skuteczny. Ogień ciągły, jeszcze gorszy, bo zalewa z lawiną stali przeciwnika. Wystarczy 10 żołnierzy uzbrojonych w AK-47, wystarczy, że każdy wystrzeli 30 pocisków w kierunku wroga, 10, to jest 300 pocisków w ciągu niespełna 3,5 sekundy. To jest lawina ognia. To jest w stanie powstrzymać wszystko i wszystkich. No, mieliśmy przykład w Paryżu. Tylko wystarczy, pamiętaj o tym, dobry strzelec, broń pięciotaktowa, 5 pocisków, 5 trupów. Tylko, że dla producentów broni i amunicji taka broń jest bardzo niewygodna. Wystarczyłoby, słuchaj, pod Stalingradem 20 Zajcewów. Niemcy mieli straszny problem. Pamiętaj o tym, strzelec wyborowy i snajper to jest jedna z najbardziej skutecznych broni na wojnie. Nie samolot, nie czołg, nic innego. Bo na przykład dobry strzelec wyborowy albo dobry snajper jest, dzisiaj już nie, ale w czasach II wojny światowej był w stanie przez otwór wizyjny zastrzelić mechanika. Bo wtedy nie było płyt pancerny, znaczy pleksiglasowy w czołgach stawianych. Był wziernik otwarty. To byli perfekcjoniści. Nasz karabinek UR z 1939 roku był w stanie zatrzymać każdy niemiecki wóz pancerny. Dlaczego Beck wydał rozkaz dopiero 4 września o użyciu karabinków UR dla kawalerzystów? Dostawali te karabinki, nie potrafili, karabinki to były pierwsze różnice przeciwpancerne. Dostawali taką broń i 4 pociski na karabin. Co to 4 pociski? Węgierska górka, armata Boforsa, 36 pocisków. Kto to zaplanował? Kto o tym myślał? Kto tak chciał? Dlaczego tak to wszystko zostało zaplanowane? To jest właśnie to, że historia II wojny światowej dla nas jest taką niedokończoną księgą. To jest największa tajemnica, słuchajcie, której my się do końca nigdy nie dowiemy. Kto nami sterował? Kto to zaplanował? I dlaczego tak miało być? Słuchajcie, była ostatnia propozycja kupna tego, znaczy kupna. Jest nagroda za kradzież tego notesu. Facet wyznaczył 20 tysięcy. Oj, oj, oj. To było. 20 tysięcy to tak wiesz. No. Zajadę 20 tysięcy bym tego na pewno nie puścił. Słuchajcie, jeden z notesów został mi ukradziony podczas takiej prelekcji. Puściłem go tak, żeby wszyscy sobie zobaczyli. No za dużo ludzi było, ja tego nie dopilnowałem. Jeden z notesów zginął. I potem, słuchajcie, jestem w Czechach i Wiera Waculikowa do mnie mówi: Darek, twój notes został sprzedany za 30 tysięcy euro. Moja praca spisywana kilkanaście lat. Tak to wygląda. Który notes, ten z zapiskami? Słuchaj, ja mam w sobie, miałem 11 na takich notesów, a teraz zostało mi tylko 8. Jeden z nich został sprzedany za 30 tysięcy i teraz jedna z pań, która wydaje książki, sypia jak z rękawa. Poszedłem do niej, bo ją znam bardzo dobrze, mówię: słuchaj, piszesz na podstawie mojego pamiętnika. Ona do mnie udowodni. Zapłaciła 30 za ileś tam tysięcy złotych, tylko że na książkach zarobiło już prawie 50 tysięcy. A czy to nie jest ta pani, która jest dziennikarką znaną? Nie mam pojęcia, nie wiem, o kim mówisz, to jest prowokacja polityczna. Dobra. To jest prowokacja polityczna. Nie, w żadnym wypadku, Darek. A jak to jest, jak się kupuje samochód kradziony? To
nie jest to samo, jeżeli ktoś... Nie, nie, to są prawa autorskie. Wystarczy, że ona tylko zmieniła 20% tekstu, który tam jest i to już jest jej własność. To nie jest nawet kopia ani nic, to już jest jej własność. 20% tekstu zmieniła i to już w tym momencie staje się jej własnością. Słuchajcie, jakieś pytania do mnie. Nie poruszamy sprawy zamachów, bo jest za mało czasu. A już jest prawie za 20:50. Ja wiem, że wy na wyspach żyjecie innym rytmem. To są z panu szwarcu rzeszło. Odbudowała się, jest i istnieje. Unia Europejska. Unia Europejska. To jest czwarta rzesza. A wcześniej nazwano to Pan Europa w latach 30. Roman dokładnie Polski napisał, tak, że Niemcy do tego dążą. A Wielka Germania miała dokładnie wyglądać tak jak teraz Unia Europejska. To jest Wielka Germania, tak? Mam pytanie na temat SS, bo oni byli strasznie zaciekli i w boju no, po prostu nie było równe. Czy oni dlatego, że brali tam na przykład jakieś środki są wspomagacze, czy to po prostu oni byli tak trenowani? Słuchaj, to fanatyzm. W pewnym sensie oddziały SS to można powiedzieć, że były to jedne z lepszych, na przykład oddziały Smiersza rosyjskie. Każda armia posiada oddziały specjalne. Nie ma lepszego żołnierza, który nie ma nic do stracenia i to jest żołnierz, który został odpowiednio zindoktrynowany, on ci pójdzie w bój w imię ideologii. Zwróć uwagę, kto do końca bronił Hitlera w bunkrze. Pytanie za 100 punktów. Hitler Juster. Nie. Oddziały francuskie. Oni do końca trwali przy Adolfie. To jest dziwne i to jest w ogóle porąbane. Przy bunkrze Hitlera zginęło około 600 Francuzów. Oddziały międzynarodowe. Oni wierzyli w boskość, oni wierzyli w ideologię, oni wierzyli w ustrój. Nie ma nic gorszego niż fanatyzm. Zwróćcie uwagę, co teraz się dzieje w ISIS. To są fanatycy. Takich ludzi nie pokonasz. Najgorszy żołnierz to jest taki, który nie ma nic do stracenia, a ma obiecane to, że coś za to dostanie, prawda? Kobiety, dzieci są w stanie obwiesić się ładunkami wybuchowymi i pójść na śmierć. Wyobrażasz to sobie, żeby twoja żona, córka, syn obwiesili się C4 i poszli, wiesz, wysadzić się na przykład w supermarkecie? No to jest kwestia wiary. To jest kwestia wiary. Tylko, że my tej wiary już nie mamy. My żeśmy wiarę stracili. Sprzedali? My żeśmy swoją wiarę sprzedali. Na cześć czego? Po raz kolejny powiem mamony. Dobrobytu. Sam wiesz, jak ludzie żyją, którzy mają wiarę. Jednoczą się, są przy sobie, tworzą jakieś tam struktury, są wierni temu, co robią. A ile na przykład ty możesz powiedzieć, że masz ludzi wokół siebie, na których możesz liczyć z dnia na dzień? No to wokół siebie to właściwie nie. No właśnie. A ilu z was może powiedzieć, tak, mam wokół siebie tylu i tylu ludzi, którzy są w stanie za mnie oddać życie albo pomóc mi w ekstremalnej sytuacji? Idę do kolegi, który powiem, słuchaj, pożycz mi 1000 złotych, bo mi się świat zawalił. Kurwa, Stefan, przyjdź jutro, bo akurat ja nie mam drobnych, nie? Drapanie w głowę, unikanie. Słuchajcie, ja poznałem masę ludzi w momencie, kiedy powinęła mi się noga. Wtedy zobaczyłem, przekonałem się, ilu ja mam naprawdę przyjaciół. Setki, tysiące deklarowały mi pomoc, wielką pomoc, wielką przyjaciół. W momencie, kiedy powinęła mi się noga, a to był tylko test. Zadzwoniłem do jednego, powiedziałem sobie, pożycz mi tyle i tyle pieniędzy, bo nie mam kasy. I to już był głuchy ten telefon. Uważaj, Kwiecień jest bankrutem. I w tym momencie to się wszystko powaliło jak domek z kart. Od 2 lat zbudowałem, można powiedzieć, nową strukturę. I naprawdę tym ludziom bardzo dziękuję. Rafałowi, Robsonowi, Agnieszce i wszystkim innym ludziom, którzy są wokół mnie. Magdzie, Gosi, Edkowi. To są ludzie bezinteresowni. To są naprawdę ludzie, którzy są przy mnie. Brodek, Basia. Oni nic nie chcą w zamian. Jesteśmy, działamy, jesteśmy w takiej, można powiedzieć, komitywie. Jeżeli oni potrzebują mnie, ja jestem do ich dyspozycji. Jeżeli ja ich potrzebuję, oni mi pomocy nie odmówią. Wszystko za darmo. Ilu wy macie takich kolegów, koleżanek? To potrzeba naprawdę lat, żeby coś takiego wypracować. Nie ma przyjaźni, na przykład w dzisiejszych czasach, między mężczyzną a kobietą, bo to się kończy seksem. A my się znamy, słuchajcie, kupę lat. Tworzymy naprawdę niesamowite jakieś tam rzeczy i my działamy na płaszczyźnie przyjaźni. Nie ma seksu. My przedkładamy inne wartości ponad seks. Wódę i inne rzeczy. Owszem, nie ukrywam, bawimy się. Nie ukrywam, klejemy czasami jak trzeba to do budy. Integrujemy się, przepraszam, to jest integracja.
Edek i chłopaki wiedzą, my potrafimy się zabawić, tak wiesz. Antałek na przykład okowity, taki 40 litrów. Na 15 minut. No. Ale słuchajcie, tak to wygląda i życzę wam tego, żebyście wokół siebie znaleźli naprawdę takich ludzi, na których możecie liczyć, nie? Gdzie możesz znaleźć wsparcie. Słuchaj, ja obserwuję ludzi, którzy przyjeżdżają do mnie, przyjeżdżają małżeństwa skłócone, strasznie. Przyjeżdżają raz, drugi, trzeci, czwarty i oni zaczynają normalnie funkcjonować. A wiesz dlaczego? Bo wyrywają się z tego codziennego matrixa. Oni widzą, że można żyć inaczej, że można połazić po górach, można rozpalić ognisko, można na golasa do stromyka skoczyć, gdzie jest wody po kolana. Na dynkę. Zdarzają się tacy. Albo wskoczyć do basenu pełnego pstrągu. Wpływałeś kiedyś? No nie ma lepszego jacuzzi człowieku. Jak strągi wpadną w panikę. Ale to jest fajne. I my tak staramy się żyć normalnie, zgodnie z takim rytmem, który nam podpowiada natura. Kiedy ostatni raz latałeś na przykład na golasa po łące? Bo ja nigdy. Ale kiedyś muszę tego spróbować. Kiedyś muszę tego spróbować, bo to jest fajne. Ale ostatnio mieliśmy taką grupę, na 3 dni poszliśmy w góry. Słuchajcie, naprawdę integracja była niesamowita, bez alkoholu. Halucyny obrodziły tego dnia. To było niesamowicie. Ale też trzeba korzystać z tego, co daje natura. Ja nie ukrywam tego. Ja też kiedyś jeję jeżdżę na 12 jajek na 3 kg halucynów. Razem ci dostawali, to zabawiam szpony mieli. Ale też to było fajne. Słuchajcie, taka zabawa pomaga oderwać ci od tego normalnej rzeczywistości. To działa i funkcjonuje. Się przyjeżdża. Jest tu masa, jest kilkanaście osób tu, które były ze mną na wyjazdach. Nie ma pan, pani, nie ma tego, co masz, tylko jest najważniejsze, kim ty jesteś. I albo się do grupy dopasujesz, albo nie. Ja potrafię na przykład po godzinie marszu podejść do osoby, powiedzieć, słuchaj, zostań w tym miejscu, za chwilę po ciebie przejdzie kład, bo nie pasujesz do nas. Tak, jestem szczery. A reszta idzie dalej i bardzo dobrze się bawi. I wracamy po dniu, po dwóch. I jest super. Eliminujemy właśnie te takie zepsute jabłka. Bo jeżeli ktoś taki się trafi, wie, że jedno zepsute jabłko zepsuje ci cały kosz. No. Jeżeli trafia się jakaś taka menda, która zaczyna jączyć na samym początku, wiedz po tym, że po 3 dniach będziesz miał rozpaloną całą grupę i wszyscy będą skonfliktowani. I właśnie zadaniem grupy Führera jest to, żeby wyłapać takie zgniłe jabłko na samym początku. I my staramy się tak robić. Słuchaj, do tej pory na tyle grup, które miałem, zdarzyło się 3 albo 4 takie osoby. A wszyscy, którzy przychodzą, potem mówią, ale było zarejpisie, tylko Darek opowiedz, o co tam chodziło. Nieważne, o co chodziło. Słuchaj, powietrze, marsz 40-30-kilometrowy. Piotrek, Edek, oni ze mną chodzili. Kolejny Piotrek. Oni też przeszli 20-30-40 kilometrów. I w tym momencie, uwierz mi, zapominasz, słuchaj, że w ciągu... Inaczej. Dla ciebie to jest dzisiaj nie do pomyślenia, że ty w ciągu dnia jesteś w stanie przejść 40 kilometrów. W ciągu 8 godzin. Ja wychodzę z założenia, że szlaki w Lidze są tylko dla ułomu. No my chodzimy tak, w kółeczko. I słuchaj, następnego dnia idziemy w to samo miejsce, tylko prowadzę inną trasą. I ludzie już myślą, że są zupełnie w innym miejscu. Niemcy tak to zorganizowali, słuchajcie, że więźniowie, którzy pracowali na danych poziomach, byli tak ogłupieni, że nie wiedzieli, gdzie są i dokąd idą. I opisywali zupełnie inne miejsca, a pracowali wszyscy w tym samym kompleksie. A byli prowadzeni innymi, tylko drogami. I na przykład w kompleksie Rize z jednego obiektu do drugiego możemy przejść 20 minut, ale jeżeli się prowadzę drogami niemieckimi, te, które Niemcy wybudowali, będziemy szli godzinę. No to już takie eksperymenty robisz. To znaczy nie eksperymenty, to wszystko służyło oszukaniu ludzkiej psychiki. I ludzie, słuchaj, którzy opisywali mi dane miejsca, nie mieli zielonego pojęcia, w którym miejscu i w danym miejscu są. Także to tak właśnie, słuchaj, to polegało na tym, żeby ludzi wprowadzić w trans, w osłupienie. Brak jedzenia, picie, zmęczenie. I na przykład ludzie, którzy potem opisywali, słuchaj, to co widzieli, opisywali w taki sposób, jak widzieli. Widzieli wilkołaki, widzieli wampiry, widzieli strzygi, widzieli wszystko, co im tylko mózg podpowiada. I stąd wzięły się te wszystkie legendy. I dlatego ja tym wszystkim ludziom wierzę. Ci, którzy do mnie piszą, słuchajcie, to jest dla mnie niesamowite wyróżnienie. Napisała do mnie teraz 87-letnia kobieta, która pracowała w kompleksie Rizo. Ona sama osobiście napisała do mnie maila. Wnuczka jej pokazała, jak to się robi i ona sama klikała go przez 6 godzin, 12 zdań. Pojechałem do tej pani, rozmawiałem z nią. Coś niesamowitego, słuchajcie. Jej przeżycia, właśnie z Gross Rosen i to, co ona przeżyła w komplecie Rize.
Tylko na potwierdzenie jej słów nie ma żadnego pieprzonego papierka ze stempelkiem, że to jakiś historyk insygnuje. I tej pani i jej historii nie ma. Właśnie tu się chciałem zapytać o te wszystkie tego typu historie, łącznie z tymi dziwnymi zapachami i tego typu rzeczami. Co... Słuchaj, ten numer, który mam przy sobie, jest pełny takich właśnie zdarzeń. Piotr próbował go przeczytać, tylko jak zaczął kombinować, to po chwili zrezygnował. Mówi, dalej nad tym trzeba usiąść. Właśnie, czy to do czegoś to prowadzi w ogóle ten szlak? Szczerze? No. Do kompletnego wariactwa. Dokładnie. Jeżeli w to byś uwierzył, to ci palmy odbiją. Jeżeli jesteś obiektywny i zaczynasz szukać, to kończysz tak jak ja. Czyli jesteś kompletnym wariatem. Ale słuchajcie, szukanie prawdy, no niestety, to boli. Szukanie prawdy boli. Bo na potwierdzenie takich słów i tych relacji, które ludzie mi dawali, ja musiałem jeździć po archiwach, musiałem pisać do archiwów, musiałem szukać podobnych opowieści. Powiem ci na przykład, historia Bożeny Tarnowskiej dla mnie jest udokumentowana w 100%. Tylko, że jej nie ma w IPN-ie i jej nie ma w spowidzie, to ta kobieta całe życie żyła w nędzy, obydwie już nie żyją, matka i córka. Ale to są autentyczne postacie, to jest autentyczny list, ten, który ona do mnie napisała. Jej charakter pisma jest autentyczny, bo ten list mam zachowany do dzisiaj. Tylko niestety IPN i spowid tego nie honoruje, bo nie ma jej w żadnych aktach. Słuchajcie, tak samo jak nie wierzyli świadkom, tym, którzy składali jej świadectwo w Norymbergi, tak samo nikt nie wierzy w opowieści, jak ja powiedziałem, macie babcie, dziadków, ojców, którzy przeżyli traumę II wojny światowej. I dzisiaj na przykład, noc jak haczek, okulary, coś tam mruczy babce stary, nie? Tak to wygląda. Ktoś tam babcia sobie klepie, okej, babcia gdzieś tam idź sobie usiąść koło pieca, albo najlepiej wejdź do pieca, odleć na miotle, to cię będzie słuchał. Mamy facebooka, jesteśmy szczęśliwi. Słuchajcie, historie pisane. Ja nieraz proszę ludzi, którzy mają starsze osoby wokół siebie, żeby pisały mi takie historie. Żeby takie osoby dawały mi znać. Słuchajcie, mam takich maili dziesiątki. Tylko żadna instytucja historyczna w Polsce nie jest tym zainteresowana. Mam takiego księdza z Wrocławia, z którym się dzielę swoją wiedzą, nie? I kiedyś on mnie zaprosił do siebie, mówi, Darek, coś ci pokażę, mówi, nie? Pokazał mi taką skrzynię listów od 65 do 92 roku, które zbierał jego poprzednik. I on nieraz ambony tam mówi, że jak ludzie pamiętają tam jakieś zdarzenia z okresu II wojny światowej, żeby do niego pisali listy. Słuchajcie, około 1300 listów. Żadna instytucja w Polsce nie jest zainteresowana tymi listami. Wręcz chyba z likwidowaniem tego tematu. Prawdopodobnie tak. Wrotku. Dziękuję bardzo. Mam nadzieję, że spotkamy się jeszcze nieraz. Zapraszam teraz na ostatnie ciacho, na ostatnią kiełbaskę przed wyjściem, jak ktoś ma ochotę, jak zgłodniał. Także dziękuję wam bardzo i do zobaczenia na następnym spotkaniu.